A patronami imiennymi odcinka są Piesek Szuwarek i jego ludzie Kasper Kopeć Mietczyński Paweł Maciejewski Maciek z krótkiego podcastu o kinie filmawki Maciej Kotlęga fotografii Julia Druszcz Foka i Morświn, Norbert Garczyński Łukasz Maciejewski Zbyszek Kojecki Piotr Semeniuk Dawid z podcastu 5 na 5 Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje Spoiler Master filmowy podcast Michała Oleszczyka Twój wuja od tatuażu, czyli wujek Darek. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Grzegorz Kec, lepszy niż nic. Justyna Mazur-Kudelska. Grzegorz Borowski, Marcin Dziedziński z podcastu Chodź na słówką, medytacje na stres i lepszy sen. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Podcast X. podcast o latach 90. i zerowych. Bartek, a, a nie, 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 nie. Co, byłem dwa miesiące w Nowym Jorku i troszeczkę tak chwyciłem tego, ale, ale po, postaram się, postaram się bez. Bartek, słuchaj, bo takie pytanie. Antony Blinken, aktualny sekretarz stanu, Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. powiedział mi, osobiście powiedział mi, mm -hmm. że miałeś swego czasu najzgrabniejsze nogi w klasie. Czy to jest prawda? To jest prawda, to jest prawda. Ja się nawet, dobrze, no może, może tak wyjaśnimy tutaj. Mariusz Max Kolonko podobno miał najzgrabniejsze nogi w swojej klasie, a być może nawet i w szkole, tak twierdziła jedna z jego koleżanek z klasy. W ponoć więcej dla... nawet, ponoć kilka. To była kilka sonda koleżanek. sonda. Tak, tak była sonda, jak oglądałem mecze, to tam chłopaki grali, to, 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 to Mariusz Max Kolonko miał najładniejsze nogi i ja nawet, jak, jak przeczytałem ten fragment o nogach Mariusza Maxa Kolonki w lokalnym wydaniu, lokalnym bydgoskim wydaniu Gazety Wyborczej, to aż zapytałem swoją dziewczynę, co to znaczy, że mężczyzna ma takie piękne nogi, nie? Bo z reguły jak się mówi o nogach, że ktoś ma piękne nogi, to raczej, raczej mówi się o kobiecych nogach, Nierzadko się mówi o, o męskich, a tak naprawdę, jak się ogląda piłkę nożną, to ten czy tamten, prawda, takie nogi jak przęsła mostu, <grym> takie fajne, nie? Bo to już... Roberto Carlos się przypomina, mm. który miał udo mniej więcej takie jak nasze korpusy. Eee, tak, no Mariusz Max Kolonko też chętnie oczywiście powołał się na to wspomnienie koleżanek w programie wojewódzkiego już lata, lata później, 2015 roku, ale myślę, że zrobił to tylko po to, żeby podkreślić, że miał ładniejsze nogi niż niektóre koleżanki, czyli po prostu po to, żeby obra obrazić kobiety, jak to mu się zresztą czasami zdarza. Jak mu się nie zdarzało wcześniej, no bo podkreślmy, oczywiście widzicie w tytule, chociaż to nie jest takie oczywiste, bo często po, po części pierwszej nas pytacie, a gdzie jest to, a gdzie jest tamto, a gdzie jest... No to podkreślamy, że to jest pierwsza część podcastu na temat Mariusza Maxa Kolonki i będziemy rozmawiać o tych jego wczesnych latach w Mediach e, i o pewnym pęknięciu, które się tam dokonało już e, w latach zerowych. Zostawimy sobie troszkę smaczków, a tych smaczków o Jezu, nie jeden pies by się tak nawpierdalał, po prostu tych smaczków z lat późniejszych jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo. Więc dajcie nam trochę czasu, dotrzemy do Max TV, ale na razie początki kariery w mediach, w TVP, no i Ameryczka po prostu w polskiej telewizji. Tak jest, to co, to zaczynamy. No, Mariusz Kolonko, jeszcze nie jako Max, to middle name, doszło gdzieś tam po drodze. E, no ale to tam zajmiemy się, się, się tym później. Mariusz Kolonko oraz jego nogi urodziły się w roku. No i teraz właśnie. Tu już nawet zaczynają się schody, dlatego że Wikipedia twierdzi 65. Za Wikipedią bardzo dużo źródeł twierdzi, że to był 65. I na tej podstawie próbują wyliczać wiek Mariusza Kolonki. Natomiast tak naprawdę to był prawdopodobnie 62 rok. Tak wynika na przykład z katalogu Biblioteki Narodowej. Tak też można policzyć na podstawie no, artykułu zby, z Bydgoskiej Wyborczej i też na podstawie na przykład rozmów z Radkiem Sikorskim, z którym Mariusz Kolonko chodził do jednej klasy w liceum. I jeśli zdawali maturę w jednym momencie i chodzi do jednej klasy, to znaczy musieli być jakoś tam wiekowo zbliżeni. Więc prawdopodobnie był to 62 rok. I, i, I więc jest to kolejny polski mężczyzna, o którym rozmawiamy w tym podcaście, który urodził się w pierwszej połowie lat 60. Tak? No jakby to pokolenie rzeczywiście miało bardzo duży wpływ na, 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 na Polskę, na. 90. i Mariusz Max Kolonko niewątpliwie taki wpływ miał. Przez pewien czas był najbardziej najlepiej rozpoznawanym dziennikarzem w Polsce, ale o tym później. Gdzie się urodził Mariusz Max Kolonko? Nie urodził się w Bydgoszczy, natomiast do Bydgoszczy przeniósł się w wieku tam dwóch lat, przenieśli się jego rodzice z nim i z siostrą o dwa lata starszą, siostrą Dorotą i zamieszkali na bydgoskim osiedlu Siernieczek. Podobno to są bardzo miłe, zielone okolice. Ojciec był chemikiem. I, i, I mieszkał tam przynajmniej jeszcze w 2001 roku. Tak można wyczytać we wspomnianym wcześniej tekście dla lokalnej bydgoskiej Wyborczej. Tak, tak swoją drogą, wracając jeszcze do Sikorskiego. Sikorski to jest rocznik 63, nam tutaj wychodzi faktycznie, że Kolonko to 62, być może jakieś kiblowanko po drodze, albo Sikorski poszedł do szkoły wcześniej i totalnie to sobie wyobrażam, że on był tym dzieckiem, które. Nie, on już może, on już, on już, jest, on już jest gotowy, zresztą znany film do w którym Sikorski uczy, cudzysłów, uczy swojego syna, przepytuje go z różnych informacji, pokazuje, że no, dużą wagę po prostu przywiązywał do edukacji, delikatnie, delikatnie mówiąc. Ale tak, te, te roczniki to jedno. Siostra Dorota, tutaj jesteśmy prawie pewni, bo to się pojawia w kilku źródłach, między innymi w książce Odkrywanie Ameryki, o której szerzej powiemy w drugim odcinku. Natomiast nie ma pewności co do imion rodziców. Tak? Tak. Raz mama jest Eugenią, raz Genowefą. To może być um, po prostu jakiś Jakiś błąd, jakiś tam powiedzmy brak rzetelności, no bo zdrobnienie to gienia w obu przypadkach. Mm -hmm. Więc niech będzie, ojciec raz Eugeniusz, w innych jakichś takich mniej pewnych źródłach Edward. Więc nie wiemy, tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy. Zależy po jaki materiał sięgniemy a tych informacji dotyczących życia prywatnego i dzieciństwa Mariusza Maxa Kolonki z czasem jest coraz mniej, bo podobno Mariusz Max Kolonko po prostu zakazał swojej rodzinie wypowiadania się w mediach na, na jego temat. No, jest to postać tajemnicza dzięki temu, prawda? Tych, tych jakichś takich nieścisłości będziemy mieli jeszcze tutaj sporo. Nawet jak przyjrzymy się tym jakimś młodzieńczym licealnym latom, jeżeli chodzi o Mariusza Maxa Kolonkę, to tutaj też mamy rozbieżności za Zależnie od medium, bo raz jest opowieść taka, szczególnie w tym wspomnianym tekście z lokalnej bydgoskiej wyborczej, to jest taki troszeczkę hagiograficzny tekst, nie? Że to po prostu to po prostu wybijał się tu taki wiracha, szalony wariacik, dobry z polskiego, piękne wypracowania, czyta je przy całej klasie. Innym razem jak sięgniemy na przykład po. Tekst z dużego formatu, to tam już się pojawia informacja, że a nie wyróżniał się jakoś specjalnie, i jedna z nauczycielek mówi, że Radek Sikorski to tak. No to oczywiście, to, 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 to Prymus, to taka jakaś po suflagowa postać, a Mariusz gdzieś tam z tyłu sobie siedział, nie, nie, nie kojarzę za bardzo. Co swoją drogą może mieć po latach też związek z sympatiami politycznymi, ale to, to tak na marginesie. Więc nie wiemy, chociaż wiemy, że jakoś tam zaziąkowani z Sikorskim w tamtych czasach byli, nie? bo ta, ta, ta buntownicza natura Mariusza Maxa Kolonki, która da o sobie znać potem wielokrotnie i która daje znać i dziś w jego własnym medium, no ona już wtedy wychodzi na powierzchnię, no bo tam są sprawy, no co tu dużo mówić, proszę pana, polityczne, no czysto strajkowe, tak? Oczywiście, tutaj trzeba dodać, że ten hagiograficzny tekst z bydgoskiej wyborczej, on jest z 2001 roku, więc to nie jest tak, że wyborcza bydgoska wczoraj się obudziła, że jest taki ktoś kolonkos z Bydgoszczy i w sobie to dobrze byłoby napisać fajne rzeczy, nie, nie. Tak, super, ej, dawajcie tego Kolonkę, to jest jakiś świetny gość, nie jest. Nie wiedziałem. Dawaj, piszemy, zatrzymajcie, wstrzymajcie prasę. Tak, i, i, i piszemy o nim. Tak, to był tak z 2001 roku, czyli z czasów, gdy. Mariusz Max Kolonko, mówiąc delikatnie, był troszeczkę bliższy mainstreamowi, i to zarówno mówię tutaj o, o mainstreamie telewizyjnym, jak i politycznym. Ta, ta, ta zmiana, która się w nim dokonała, no to on, on, ona była stopniowa i daje, daje się wyłuskać pewne takie bardzo znamienne elementy, które, które składały się na te zmianę na przestrzeni kolejnych lat. Ale tak, tutaj rzeczywiście jest tak, że, że Mariusz Max Kolonko, chodzą o nim różne wieści. To taki chłopak, że nie wiadomo, że tutaj. No, nie doznacza postać, tak? Że z jednej strony właśnie, że właśnie był, był bardzo niegrzeczny. Jest taka anegdota właśnie w tym tekście z tego lokalu Betkowskiego, wybor... że gdy miał 10 lat, nauczycielka, nauczycielka spytała go, kim będzie, jak dorośnie, i on powiedział, że lotnikiem. A dlaczego lotnikiem? On powiedział, żeby migiem 21, moim migiem polecieć do Ameryki. Z dumu dodał Mariusz, tak? Więc ta po prostu prawdopodobnie jest anegdota, która została przywołana przez samego, samego zainteresowanego. <laughs> Przywołane i wymyślone. <laughs> nie, mi się wydaje, że naprawdę. No. Innym <laughs> razem miał podobno zastawić drzwi do sali krzesłem, tak żeby nauczyciel nie mógł z tej sali wyjść. I jakby wy... potem nauczyciel wyszedł i stwierdził, że jeśli ktoś, kto, ten ktoś, kto to zrobił, nie przyzna się do tego niecnego występku, to cała klasa stanie do raportu i w ogóle zostaną wyciągnięte konsekwencje. Mariusz się nie przyznał, ale podobno nikt by tego nie miał. Miał za złe, bo generalnie Mariusz był lubiany. No właśnie, dziewczyny się w nim kochały. No te nogi to wiadomo, tak. Wypracowania pisał piękne, takie świetne, że, że czytał przy całej klasie. E, no coś, coś, coś fantastycznego w ogóle, nie? E, a, 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 a z drugiej strony są jakieś takie historie, że. Że, no właśnie, tak jak powiedziałeś, tak? Że trochę się nie wyróżniał, że tam siedział gdzieś tam z tyłu. No, Radek Sikorski, no Radek Sikorski, tak, no naturalnie, no ten to się oczywiście, ja pamiętam, to był prymus taki zawsze przygotowany na, na, na siódmą rano, tak? A, a, a ten kolonko to nie pamiętam, tak? Tutaj mówili anonimowi nauczyciele w innych tekstach dotyczących Mariusza Maxa Kolonki, ale kolonko interesował się na przykład szachami, tak? I podobno był w tych szachach znakomity, wygrywał jakieś konkursy, turnieje, tak? Szachowe i to być może dlatego dzisiaj tak często używa tych wszystkich takich sformułowań, typu Gambit Kaczyńskiego. Dodajmy, że nie tylko on, bo metaforyka pochodząca z szachów to jest ulubiony trik polskich publicystów. Tak, tak, tak. Ja nie mówię, że on to wymyślił, tak? W sensie u gambitu, ale u niego to jest dość często rzeczywiście. Tak. Niewiele osób wie w ogóle, że ta rola, którą zagrał w gambicie królowej Marcin Dorociński, że ona początkowo miała trafić do Mariusza Maxa Kolonki, prawda? Tylko okazało się, że on nie potrafi. I naśladować tego wschodniego akcentu, bo ma już zbyt dobry amerykański akcent, więc to taka informacja fałszywa, co prawda, ale du dużo tutaj będzie mowy o jakichś takich półprawdach, może o troszkę sensacyjnym dziennikarstwie, więc, więc czemu nie tak naprawdę? No. Tak, co więcej, ta postać miała być po prostu kolonką, trzeba powiedzieć wprost. tak, I on miał zagrać samego siebie, ta, ale, ale potem się okazało, że ma no, obowiązki prezydenckie i wiadomo, jakby już tam nie za bardzo jest dostępny. Um, tak, 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 tak miało być. Rze rzeczywiście podobno, Różniał się bardzo mocno z polskiego oraz grał na gitarze. Grał na przykład, tylko na gitarze, to, to, to jest instrument, który nam wiadomo, być może były jeszcze jakieś inne. Grał Beatlesów i w pewnym momencie powiedział sobie, że no albo zostanie gwiazdą roko albo dziennikarzem, no i wybrał dziennikarstwo. A szkoda w sumie, bo jakby nie wiem, jakbym to posłuchał dzisiaj kawałka hołdy z Fit yy, Kolonko. Nie? Ja bym totalnie chciał tego typu supergrupy. No wiesz, nie został gwiazdą Roka, został dziennikarzem, ale takim wiesz, takim rock and nie takim jakimś, wiesz, byle co tam po prostu siedzi przy maszynie do pisania. Nie, nie, w ogromnej brązowej, skórzanej kurtce opowiada. Co prawda, wygląda wtedy jak właściciel komisu samochodowego, ale to, wiadomo, to czasami są takie stylistyki, które się przecinają. No tak, no, pod były jakieś poważne plany dotyczące wydawania muzyki. On o tym wspominał jakoś w okolicach 2005 w jednym z wywiadów, o ile się tutaj nie mylę. I była mowa po prostu o tym, że jest troszkę materiału, ale on jednak nie robi amatorszczyzny, więc, więc jak będzie dopracowany, to wyjdzie. No, jest troszeczkę sytuacja typu Chinese Democracy i Guns N' Roses. Cyklu. Cały czas czekamy na ten album, ale wierzymy, że jak wyjdzie, to już to będzie kurwa tak wypolerowane, że, że po prostu wszyscy skłonimy głowę. On go miksuje od 30 Lata <laughs> Tak, Rick Rubin pracuje, ale stwierdza, kurwa, mać, z red hotami fajnie, ale ten kolonka jest przerąbane. To jest to możliwe, to prawdopodobnie nie jest najłatwiejsza we współpracy postać. Przynajmniej tak, tak się potem wydarzy. No ale to wspomnijmy jeszcze może o tych latach licealnych i o tej. No nie wiem, czy przyjaźni, może o koleżeństwie z Radosławem Sikorskim, bo to też pokazuje, jak to się polaryzują historie rozmaite. Mianowicie obaj panowie mieli jakiś taki bardzo bojowy nastrój, taki, takie bardzo buntowniczo-opozycyjne nastawienie. W 81 roku w marcu doszło do tak zwanych wydarzeń bydgoskich, mianowicie członkowie Solidarności zostali przez służby mundurowe pobici, no i panowie faktycznie tutaj współuczestniczyli w zakładaniu jakiegoś takiego uczniowskiego komitetu strajkowego i Sikorski wspominał po latach, bo dodajmy, że Sikorski do tej znajomości się długo jakby przyznawał i, i nie mhm. miał tutaj żadnych obiekcji, że no nie wszyscy się chcieli podpisać, ale akurat podpis Mariusza tam jest i ja mam ten Protokół cały czas w swoim domu na pamiątkę, więc tutaj jakby bezkompromisowość nam absolutna wchodzi. Ostatecznie do tego strajku nie doszło, natomiast e, pozostały jakieś takie. No, bardzo jednak historyczne i mocne anegdoty. Może przywołajmy jedną, bo tutaj się powoływaliśmy już na reportaż z dużego formatu. Max Kolonko mówi, jak jest. To jest ciekawy materiał i Kolonko tutaj wspomina, jak to wyglądało, jak ta atmosfera w 1981 roku w Bydgoszczy wyglądała. I bardzo chętnie tutaj buduje swój mit. tak? Tutaj opowiada o tym, że Radek poszedł na miasto z tak zwaną bibułą. Ja zaś, Kolonko pisał o tym na blogu. Ja zaś poszedłem ukraść węgiel ze szkolnej kotłowni, by zanieść go babci. Kolegi, która nie miała czym palić w piecu. Wiedzieliśmy z radkiem, że za jedno i drugie mogliśmy pocałować naszą karierę w Polsce i do widzenia. Bryła ledwie weszła do szmacianej siatki, niesła ją, kiedy gruchnęła wieść: Lechu jest w mieście. Lech Wałęsa to przepis od nas. Gdy skończył mówić, tłum ruszył przed siebie, szybko rósł w siłę, coraz głośniej skandując: Lech Wałęsa! Potem stanął, przed nami formował się zwarty czarny monolit tarcz ZOMO. To też jest styl mm, Mariusza Maxa Kolonki, jednak. A pały poszły w ruch, wiadomo, jak ta sytuacja wyglądała. Spojrzałem na bryłę węgla, którą niosłem w siatce, i pomyślałem o zmarzniętej babci, która na nią czeka wziąłem bryłę węgla w ręce, uniosłem nad głowę i rzuciłem na bruk. Ręce robotników prędko poderwały rozbite kawały. Na zomo posypał się czarny grat. Jest wspaniała to jest opowieść, bo tak pomyślałem o tej zmarzniętej starszej pani i jeb tą bryłę węgla. Zwiec, jest, <laughs> oczywiście, jedziemy, to jest, to jest husaria, więc Mariusz Max Kolonko, no, z, z czasem coraz bardziej będzie budował ten swój mit jakiegoś i uczestnika historii, i nonkonformisty, i buntownika, i ta anegdota jednak dobrze to pokazuje. Poczekaj, ale kiedy kończyłeś tej historii, bo ona. O, tak, tak, tak. <laughs> przepraszam, przepraszam, bo dobrze. Sytuacja historyczna. Ręce robotników prędko poderwały rozbite kawały. Na zamo posypał się czarny grad. Tak minął kolejny dzień walki o wolność. Uwaga, przypomniałem sobie. <laughs> przypomniałem sobie o tym wszystkim, kiedy popijałem Martini w moim domu w New Jersey. <laughs> o oh <yeah>. oh yeah. <laughs> I teraz, proszę Państwa, my. Będziemy czytali i w tej, i w kolejnej części jeszcze więcej, jakby copywritingu i tekstów, i, i, i fragmentów z, pisanych przez Kolonkę. Będziemy się bardzo starać, żeby nie próbować robić tego, tego, tego akcentu, ale to jest bardzo trudne, tak. bo, bo, bo Kolonce udało się jakoś tak skleić ten swój styl z, z, tą, z tą charakterystyczną wymową i z tym takim zaśpiewem amerykańskim, który, który stosuje w swoich wystąpieniach telewizyjnych choćby, nie? Chociaż wydaje mi się, że nie zawsze stosował, ale to do tego, do, do tego jeszcze, jeszcze dojdziemy. No i co? Jeszcze oprócz tego, że oczywiście, że Kolonko popijał sobie tam martini w New Jersey, to kilkanaście lat wcześniej, trzeba powiedzieć, że pisał wiersze Mateusz i chciał być poetą, ale... Co stanęło na przeszkodzie? Cenzura. Cenzura nie chciała wydawać no, wierszy. Oj to zawsze. No. I teraz e, chcielibyśmy tutaj, no już naprawdę, bez złościwości zupełnie, przeczytać jeden, jeden z wierszy Mariusza Maxa Kolonki, czyli powstały w Poznaniu w październiku 83 roku, czyli to jest na początku studiów kolonki i niedługo po zakończeniu stanu wojennego. Uwaga! Kościół. Wypełniony po sklepienie, myślami, przyczajonych załawkami ludzi, każdy ze swoją opowieścią bez happy endu. Pluton egzekucyjny krzyży i wyspy splecionych mocno rąk. W obawie przed poddaniem się, i ja bezczelnie z ręką w kieszeni kurtki, w której po twej dłoni pozostał tylko ciepły jeszcze chłód. To było, to było. mocne. To było. To było mocne. To było niezłe. I tak, no i rzeczywiście, kolonko utracił swoją szansę na nagrodę Nikę. E, bo cenzura weszła tam w ten, a mógł to w sumie wydać 7 lat później, gdyby tak, ale a co tam? Ten, a, nieważne. To jest wiersz na tyle mocno osadzony w tamtych czasach, na tyle portretujący to, tak co się jest. działo w Polsce wtedy, że, że nie, nie było sensu. To, to jest ta cholerna cenzura po prostu, która podcinała skrzydła. Wiersz przyjęliśmy z książki odkrywanie Ameryki, o której powiemy więcej w drugiej części naszej opowieści o Kolonce. E, natomiast trzeba tutaj powiedzieć, że, że, że Kolonko pisał go nie jako Kolonko, tylko pod pseudownie. Maciej Zadyma. Cytuję książkę Odkrywanie Ameryki. Maciej, bo tak nazywano mnie w domu. I Zadyma, bo byłem raczej szybki w opieraniu argumentów słownych pięścią, czytały mnie moje szuflady, cenzura nie chciała wydawać, i tak Więc no więc tak, no to jest taki właśnie taki trochę, wiesz. Tam. Jest, jest wariacik. To jest ciekawe w hmm. ogóle, że 22 lata później, 22 lata po napisaniu tego wiersza uznał, że nie to było zajebiste. Ja to, <laughs> ja to przedrukuję. No ale widzisz, je, jeśli chodzi o to takie wirażkowanie, no to z kolei i my bardzo żałujemy, ale wiemy, że był materiał tv owski materiał uwagi na temat Mariusza Maxa Kolonki, że tam się pojawiała jego rodzina również. Natomiast my do tego wideo nie dotarliśmy, tak jakby ono się po prostu rozpłynęło w czasie. Jak łzy w deszczu, oczywiście. A propos poezji, mm. i, też, i nie tylko. Słynny poeta Tak, ale też zostały jakieś ślady tego materiału, bo mamy taką zajawkę ze strony i internetowej, prawda? I tutaj jest tak, jak mówią jego rodzice, Mariusz był spokojnym dzieckiem, nie mieli z nim żadnych problemów wychowawczych. Już wtedy wyróżniała go jednak wyjątkowa dbałość o wygląd. Nie wyszedł z koszem ze śmieciami, jeżeli nie był ubrany jak należy. Jak był w dresach, to mówił poczekaj mamusiu, założyć dżinsy, to wyniosę. Wspomina Eugenia Kolonko. No więc jakby tych głosów, jakieś takie już pomijając to zamiłowanie do mody, bo ono oczywiście mu zostało. Natomiast jakiś zupełnie sprzeczny głos. Tutaj jednak grzeczny synek, ładnie ubrany i niesprzeczny się woli rodziców. Jak było? Nie wiemy. Ten człowiek jest tajemnicą, bo tak na dobre co zaczął się jednak sporo lat później. Nie? Tak, zresztą no tutaj, to jest akurat możliwe, że rodzice trochę inaczej postrzegają dziecko niż... No, umiał niż ten, się chować z... z przypałami. No. Tak, to też tak jest ale z drugiej strony, jeśli siostra Dorota w tekście dla Bytkowskiej lokalnej pisze, że ona sobie nie życzyła, żeby chodzili razem do podstawówki, Tech. czasami zbierała za niego jakieś tam, za jego przypały, zbierała od nauczycieli, No to ona idąc do któregoś liceum Bydgoszczyk powiedziała, że on sobie nie życzy, żeby Mariusz przyszedł do tego samego, więc poszedł do jedynki, czyli takiego drugiego, de, de dobrego liceum w Bydgoszczy wówczas, takiego liceum z tradycjami. No i co? No i w liceum wszystko się zaczęło, tak? Trzeba tutaj jeszcze dodać, że kolonko w podstawówce już chodził na korepetycję z angielskiego i, i, i w liceum wybrał sobie rozszerzony angielski, no bo on już chyba troszkę podejrzewał, że, 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 że prawdopodobnie to się skończy, skończy jakimś tam wyjazdem. Zresztą, on w swojej książce też mówi dość dużo o jego bliskich i znajomych i przyjaciołach, którzy tam sobie wyjeżdżali w latach 80. z Polski i, i, i z którymi kontakt mu się pourywał. On tam nie za bardzo chciał z nimi, z nimi ten kontakt utrzymywać. No i to zresztą potem też się będzie dystansował nie tylko od swoich znajomych, ale też od, od Polaków, jakby. Z książki Odkrywania Ameryki. Ewidentnie wynika, że Polacy go trochę drażnili. On chciał być możliwie najbardziej amerykański, możliwie najbardziej do przodu. No i tak, poszedł do liceum. Do liceum, którym właśnie poznał Radka Sikorskiego. Tutaj wspomniałeś o tym, że, że Sikorski nigdy się nie krył z tą, z tą znajomością, on się do dzisiaj nie kryje, no bo na przykład tam pisze czasami jakieś takie złośliwe tweety dotyczące, dotyczące kolonki, że tam napisał któregoś razu, że pierwszy LO w Bydgoszczy wstydzi się za małpach, Max Kolonko. Raz na jakiś czas tam sobie dyskutują dość, dość niegrzecznie na, na Twitterze, ale. Ta, ta znajomość była nie wiem nie wiem czy była zażyła no ale na pewno była istotna dla, na pewno dla Kolonki bardziej istotna chyba, tak? No bo, no bo jednak w momencie, w którym Sikorski e, zaczynał być, mieć karierę ministerialną, to już Kolonko tam grywał w reklamach w telewizji i ta, ta jego kariera raczej już tam wpadła w taki korkociąg, z którego nie dało się wydostać, ale e, jeszcze w latach, w latach zerowych e, no Sikorski na przykład napisał blurba na tył okładki e, Kolonki, więc to, to są jakieś takie dowody na to, że rzeczywiście to była, to była znajomość istotna. E, no i co? W, w, w tym, że Liceum wciąż miał piękne nogi. To trzeba, trzeba dodać, tak? I w tym liceum stwierdził, że będzie, że, 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 że przed nim stoi albo kariera rockmana, albo kariera dziennikarza. Wybrał karierę dziennikarza. Postanowił iść na, na nauki polityczne w Poznaniu. Po, po maturze. I jeszcze tam gdzieś znalazłem jakąś taką informację, że, że rozważał jeszcze karierę reżysera filmowego. Tak? No, ale to wiadomo, że jak się jest liceum, proszę pana, to się, to się ma różne rzeczy w głowie. Poszedł na nauki polityczne. Tam od razu dostał się do, do, do studenckiego radia Winogrady. Jest takie bardzo piękne zdjęcie z 1985 roku, gdzie Mariusz siedzi w takiej bluzce w paski, na pewno je umieścimy na naszym fanpage'u już po publikacji tego odcinka. Mariusz miał wtedy jeszcze wąsy i te wąsy, tego wąsa nie zgolił jeszcze w latach 90. jak miał wejścia w panoramie, to tego, to tego wąsa miał. Um, i następnie udało mu się w trakcie którychś wakacji dostać się na staż do Trójki, co było w ogóle niezłym, niezłym wydarzeniem, to było bardzo prestiżowa rzecz, mało tego, że dostał się do Trójki, to dopchał się jeszcze do prowadzenia programu Zapraszamy do Trójki. Niestety tutaj archiwalia Polskiego Radia są równie złe, a może i gorsze od, od, od archiwaliów TVP, bo tego się w ogóle nie da znaleźć, a to być może była no, ostatnia okazja do tego, żeby usłyszeć Maxa Kolonkę który w ogóle nie ma żadnego akcentu, tylko, tylko mówi jeszcze przed swoim wyjazdem za granicę. No i w tej trójce tak się spodobał, że dostał propozycję zostania w radiu, współpracowania z radiem dalej, jeśli przeniesie się do Warszawy. I co? No i. Postanowił rzeczywiście zostać w tej Warszawie, nie? No tak, przeniósł się rzeczywiście, i tutaj mamy ciekawą sprawę. Trafia do trójki i mamy znowu bardzo różne i rozbieżne informacje. Jeżeli weźmiemy sobie dwa teksty, Jeden z dużego formatu, drugi zbyt goskiej wyborczej, ale to nie jest ten tekst z 2001, tylko teksty kolejne z 2013-2016, oba napisane przez Marcina Kowalskiego i Annę Tarnowską. To tutaj znajdziemy rzeczywiście informację, że Kolonko w Trójce prowadził między innymi program poranny, audycję poranną, zapraszamy do Trójki, tak? Wynajął mieszkanie blisko siedziby radia, teraz cytuję tekst z Bydgoskiej Wyborczej, więc kiedy tylko któryś z dziennikarzy nie mógł dojechać, dzwonił do Kolonki. On zawsze był na stanowisku. Później drogi jego i Sławomira Zielińskiego wielokrotnie się krzyżowały. Mariusz został korespondentem TVP, a odkrywca jego radiowego talentu był wiceprezesem telewizji. No, Zieliński był takim rzeczywiście tutaj opiekunem tej wczesnej kariery Kolonki, ale jeżeli weźmiemy sobie tekst z 2016 roku, tekst Magdaleny Rigamontis wprostu, to znajdziemy tutaj takie wspomnienia słowo Zielińskiego. Po jakimś czasie bardzo chciał prowadzić prestiżową poranną audycję Zapraszamy do Trójki o 6 rano. Powiesił nawet na ścianie kartkę ze swoim numerem telefonu. Na wszelki wypadek, gdyby któryś z kolegów prowadzących się spóźnił, to on jest w każdej chwili gotów przybiec i go zastąpić. Miał tę przewagę nad nami, bo mieszkał blisko. Mówiłem do niego: Kolonko, ty kiedyś ten świt poprowadzisz, ale nie dlatego, że do, że do tego się nadajesz, tylko dlatego, że blisko mieszkasz. Wspomina Zieliński i dodaje: Kilka razy dobiegł, ale audycji nie poprowadził, bo koledzy prowadzący jednak dojechali. Więc nie wiadomo tak do końca. Nie jest to oczywiście najważniejsza rzecz na świecie, chociaż te rozbieżności są dosyć dziwne. Natomiast ten cały wątek z karstką, to takie jakieś, nie wiem, oferowanie się, tak? w razie czego jestem, jestem tutaj blisko, podskoczę, poprowadzę. No to jednak wskazuje na. Pewną determinację na zawziętość związaną z, z tą karierą, i ona na pewno potem przyniosła kolące korzyści, niezależnie od tego, czy, czy ten program poranny prowadził, czy nie. Z tym zapraszamy do trójki, to mogło być tak, że on nie poprowadził nigdy porannej audycji, ale poprowadził tę samą audycję o innej porze, dlatego że o ile zdążyłem się zorientować, zapraszamy do trójki, leciało nie tylko rano, ale też w innych tam porach dnia, więc być może chodziło o to, że, że ta poranna była najbardziej prestiżowa, tak, a nie wiem, jakby to ciężko powiedzieć. No też e, wielokrotnie tak mieliśmy w tym podcaście, że e, wspomnienia się zacierały osób, które uczestniczyły w jakichś wydarzeniach i mnie to zupełnie nie dziwi, biorąc pod uwagę moją pamięć na przykład. Nie? E, na, to w każdym razie tak, no wspomniany przecież ciebie Zieliński powiedział e, w pewnym momencie dosłownie, tutaj jest cytat z, z reportażu z dużego formatu, walnij to wszystko i przenieś się do Warszawy, może się tu czegoś dochrapiesz. Kolemko posłuchał. E, no właśnie, wynajmował sobie mieszkanie, mieszkanie blisko Radia, poszedł na dziennikarstwo do, na Uniwersytet Warszawski. No i też w latach 80., Kolonko miał dostać nagrodę dla najbardziej obiecującego dziennikarza roku. To jest informacja z, z tej lokalnej Bydgoskiej Wyborczej, natomiast. Co to była za nagroda, kto mu ją udało, za co konkretnie, te, te, tego nie wiadomo, więc tutaj ciężko, ciężko dojść. No i też bardzo istotna rzecz, że kolonko w trójce poznał nie tylko Zielińskiego, o którym wspomnieliśmy, ale też Marcina Zimocha. Osoby pamiętające lata 90. mogą pamiętać takiego, takiego wąsatego pana w okularach, który prowadził wiadomości, bo to jeden z niewielu wąsatych panów, którzy prowadzili wiadomości nie? Po, po, po transformacji ustrojowej. I i, to, I Marcin Zimoch to jest gość, bez którego być może prezydenta Stanów Zjednoczonych Polski nigdy byśmy nie mieli. Ale, ale tak, do tego, do tego jeszcze, jeszcze dojdziemy. Jak wspominają, wspominali znajomi kolonki jego pracę w trójce, jego koledzy, koleżanki z, z Rozgłośni. No po pierwsze, mówią, że był bardzo ambitny. Tutaj Niedźwiecki mówi, mówił, że nie było takiej rzeczy, której, której nie umiał zrobić. Był bardzo przebojowy. Beata Michniewicz stwierdza, że dotykał jego wszelkie uwagi niepowodzenia. Wierzę w to, tak, biorąc pod uwagę jego dalszą, jego, dalsze, jego dalsze, losy. Sam Kolonko w jednym z artykułów powiedział o sobie samym tak. To wszystko było trudne, to tak jakby mieć samochód, który ma 300 koni i kazać mu jeździć po polnych drogach. Tak się czułem cały czas, jak byłem w Polsce. No, jest to rzecz wypowiedziana z właściwą kolące wdziękiem i skromnością, prawda? Ale też są też te troszkę inne wspomnienia związane z, z, z pracą kolonki. I są osoby, które, które na przykład stwierdzają, że był absolutnie chorobliwie oszczędny. I to jest takie wspomnienie. Pamiętam, jak pojechaliśmy na mecz do Rzeszowa, że każe trójki kontra jakiś zespół. Potem była wycieczka do Łańcuta. Zaczepił nas uliczny fotograf, mówi, że zdjęcie rozrobi, a potem za niewielką opłatą prześle każdemu Bitki do domu. Jak Mariusz usłyszał sformułowanie niewielka opłata, to od razu mówi, że on zdjęcia nie chce, nie będzie się ustawiał. Namawialiśmy, prosiliśmy, nic się nie dało, szkoda mu było tych paru złotych. I te takie kwestie związane z, z oszczędnością, one się będą jeszcze pojawiały na drodze zawodowej Mariusza we wspomnieniach jego znajomych. No, to jest człowiek, który miał bardzo głęboko zaszczepioną wiarę w mit self-made mana, mam wrażenie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, po posłuchaniu tej anegdotki. Że kutwa, kompletna kutwa, ale to jest tak zwane grosz do grosza. No bo jak wiadomo, wszyscy ci słynni amerykańscy milionerzy, to byli bardzo biedni w dzieciństwie. Ja sam pamiętam, jak, jak wysyłałem pomarańcze Donaldowi Trumpowi przecież kilka lat. No a teraz proszę bardzo. No więc jakby kwestia wstawania rano i oszczędzania. Się śmiejesz, ale jakiś czas temu, parę lat temu słuchałem audycji z Wojciechem Cejrowskim, który powiedział o Trumpie, że on bardzo, on zaczynał od samego dołu, ojciec mu pożyczył tylko milion dolarów. No. I co ty zrobisz z tym milionem, to już twoja sprawa. Jak, jak go stracisz, to już nie odzyskasz go, ale ten, więc dał mu tylko milion. Nikt tak nie kocha y, obrzydliwie bogatych ludzi jak Polacy i jakby, markujcie moje słowa, że tak zażartuję. No tak, 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 no to rzeczywiście ta historia ekonomiczna tak naprawdę miała jakieś znaczenie w kontekście wyjazdu Kolonki na zachód i tutaj też znowu mamy tak naprawdę milion różnych wersji, bo wspomniany tekst bydgoski zbyt goskiej wyborczej. No tutaj pojawiają się wspomnienia, które jasno wskazują na to, że okej, okay, jadę po prostu zarobić hajs. Z drugiej strony, jak poczytamy sobie w różnych źródłach wspomnienia znajomych, czy tam bliskich kolonki, często anonimowych dodajmy, to tam jest mowa właśnie o tym, że tak, tam miał minus 5 lat, zapisał się na angielski i w ogóle był bardziej zajawiony Stanami Zjednoczonymi niż ktokolwiek z nas, mimo że wszyscy byliśmy jakoś tam zafascynowani tym tematem, i wiadomo było, że to jest jego cel. Wyjechać do Stanów i tam zostać obywatelem amerykańskim, tam pracować, tam się rozwijać, tam stworzyć sobie jakieś tam warunki, nie wiem, zarobić, zrobić sobie karierę etc. Tymczasem właśnie w tekście z Bydgoskiej wyborczej jest mowa o tym, że ten plan był bardzo praktyczny tak naprawdę. Tutaj mm, wspomnienia samego Kolonki, kończył się komunizm i to były fajne czasy, tylko że ja wziąłem się za adaptowanie luksusowego strychu w Warszawie, wyliczyłem sobie, że przy moich zarobkach musiałbym pracować kilkanaście lat, żeby zrobić z niego mieszkanie. Rachunek ekonomiczny był więc prosty, pojechałem do Paryża, stamtąd do Londynu, a potem ruszyłem do Kanady. Z tym, że dojechałem do Nowego Jorku i tam utknąłem. I tutaj mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, jadę sobie trochę dorobić i wracam do Warszawy, remontuję sobie mieszkanie i zostaję w Warszawie. To po pierwsze. Po drugie trop, y, który wskazuje na to, że no te stany to trochę przez przypadek. A no, generalnie pojechałem na zachód, tak? Paryż, Londyn, Berlin, Paryż, Londyn. Całkiem fajna trasa. Tak, Kanada. No i dojechałem do Nowego Jorku i tam utknąłem. Co to za określenie tak naprawdę w kontekście osoby, która rzekomo marzyła absolutnie o, o Stanach Zjednoczonych? Więc to jest dosyć dziwne, tym bardziej, że Jakoś ta kariera medialna mu się zaczęła rozwijać, o ile można w ogóle mówić o karierze medialnej w kontekście PRL-u, no to gdzieś tam zakotwiczył w tej trójce, no i. No, można śmieszkować z Mariusza Maxa Kolonki, ale no pewne warunki miał czy ma dalej, chociaż jest to kłopotliwe w kontekście tego, tych jego ostatnich aktywności. Więc można było sobie wyobrazić rzeczywiście, że, że, że w tych nowych, potransformacyjnych mediach na przykład potencjalnie, już w 88 roku to troszkę się czuło, że to jebnie i, i że coś się zmieni za chwilę. Mógł to, mógł to troszeczkę inaczej rozwiązać. Z kolei we wspominanej już dzisiaj książce Odkrywanie Ameryki tam pada taka deklaracja, książka z 2005 podkreślmy, nie wyjechałem dla pieniędzy. Byłem przedstawicielem bardziej emigracji intelektualnej niż ekonomicznej, absolutnie dwa różne punkty widzenia. Tak samo jak różnią się też daty wyjazdu, tak? Raz to jest 88, innym razem są to lekko późniejsze lata, więc znowu Mariusz Max Kolonko jest pełen tajemnicy, tak jak jego drugie imię. No. Tak, wydaje mi się, że, że jeśli chodzi o datę wyjazdu, to to jest 88 rok i ta, ta, ta inna data została wzięta ze wspomnianego już wielokrotnie tekstu z Bydgoskiej Wyborczej. Wydaje mi się, że to jest po prostu błąd dziennikarzy, Bądź jakieś tam niezrozumienia na łączach, tak? No wiadomo, że on się łączył z nimi z Nowego Jorku, tak? Z Boston Massachusetts, więc, więc wiadomo jak było. Tak, masz rację, ja, ja jak czytałem tę historię i jakby też przeczytałem, że on wyemigrował w 88, to pomyślałem sobie, ha, błąd taktyczny, nie? Jeśli ty chciałeś rzeczywiście, Mariusz, jako ten 26-letni chłopak wówczas, czy 20... 6 dobrze mówię. Mhm. Um, chciałeś sobie wyremontować ten ten strych, to wydaje mi się, że gdybyś poczekał jeszcze rok z haczykiem, to zakotwiczyłbyś się na dobre w mediach i to nawet niekoniecznie już musiałoby być e, trójka, tak? No bo, no bo faktycznie, no, jest dość przystojny. Je, ma dobry głos, ma dobrą dykcję, dobrze się prezentuje, przebojowy, ambitny i tak dalej, tak dalej. Miał wszystko to, co posiadał, na przykład e, Tomasz Lis, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu, nie? Któremu się udało dokładnie w ten sposób, nie? E, tymczasem kolonko wziął i wyjechał. Mm, I. To być może jest jakaś była tam stracona szansa, i tutaj, jak dowiedziałem się o tym, że to był. Rzeczywiście, 88 rok. Ja myślałem, że to był troszkę wcześniej, że powiedziawszy, że on wyjechał we wcześniejszych 80 nie? Jak się dowiedziałem, że to był 88 rok, to pomyślałem sobie, ha. Nie dziwię się, że dzisiaj Mariusz Max Kolonko czasami miewa takie buldupy, jeśli chodzi o establishment medialny w III Rzeczpospolitej, nie? Jakby, że tam zarzuca, tutaj resortowe dziecko, to się wziął stąd, nie wiadomo z tego, tutaj wszyscy, łap, rączka, rączkę myje, nie? Wydaje mi się, że może być troszkę rozgoryczenia. Ale, no ale tak, to jest moje, to moje tam jakieś, jakieś tam domniemanie. Tu, jak wspomniałeś o tym fragmencie jego książki, "Odkrywanie Ameryki, w którym on mówi, że był przedstawicielem bardziej emigracji intelektualnej niż ekonomicznej, no to tak, po pierwsze, nie, nie zgadza z tym, co on mówił w wielu innych miejscach. To nie tylko w tym, w tym, w tym tekście dla, dla Badgowskiej Wyborczej. Ale to tam on, on ma na myśli to, tutaj, że, że, że po prostu on był zafascynowany Ameryką, że tam chodził, chodził z egzemplarzem Time'a, powiedział, ale tutaj tam czytał jakiś książk, po amerykańsku, tego, więc, i że robił notatki w ogóle radiowe po angielsku, żeby inni do niego nie ściągali, więc jakby, że tutaj chodziło o to, że on miał po prostu umysł amerykański uwięziony nie tylko w tym polskim ciele, ale też w, ty, w tych polskich granicach straszliwych, nie? E, I e, no, no, no dobra, no Mariusz, no dobra, byłeś, byłeś rzeczywiście emigrantem intelektualnym. Niech Napisałeś wiersze, być, być, być może o to tutaj chodzi, nie? E, tak, <laughs> to prostu... tak. To, miał, to był umysł amerykański umieszczony w tych pięknych nogach. <laughs> E, no ale to, tak, to, no tutaj rzeczywiście się nam kilka rzeczy przycina i no, kurczę, można podawać w wątpliwość te jego rozmaite wspomnienia, no bo jeżeli wyjeżdżasz, żeby sobie dorobić troszkę hajsu i zaczynasz y, od pracy fizycznej, co oczywiście nie jest niczym złym, jest to naturalne dla imigranta, no to, to, to nie do końca brzmi jak taka czysto intelektualna, inteligencka y, emigracja, mhm. nie? No, Mariusz Max Kolonko, jak wiemy z, z Różnych źródeł, między innymi z Rzeczpospolitej, zaczynał od malowania mieszkań, potem poszedł w budowlankę. Oczywiście przyleciał do Stanów, to znaczy tak, no właśnie dotarł do Stanów bardziej, jeżeli weźmiemy tę wersję jeszcze europejską pod uwagę. Z... Tak, która się nie pojawia nigdzie później. Tak. Idzie, indzie, nie? Miał 200 dolarów w kieszeni, no i wiadomo, że miał wielkie marzenia, wielkie sny, wielkie pragnienia, i tam sobie wyliczał. Dla niego jest charakterystyczne w ogóle to, że no zdałem sobie sprawę z tego, że zarabiając tyle i. Ile zarabiam, to musiałbym pracować 200 tam milionów lat, żeby było mnie stać na to i na to. Nie, bo to się pojawia i w kontekście polskim, i w kontekście tego strychu w Warszawie i też w kontekście amerykańskim, tak, bo Mariusz Max Kolonko zaczyna jako, jako malarz mieszkań, jako budowlaniec, wtedy się staje Maxem, tak, podobno tak do niego się zwrócił Zakary Fisher, czyli nowojorski magnat branży budowlanej, któremu Max Kolonko przedstawiał tam jakieś swoje, nie wiem, pomysły, projekty, jakieś tam marzenia może się dzielił tymi marzeniami i też w wywiadzie dla Wirtualnej Polski Mariusz Max Kolonko mówi tak. Chciałem pracować jako dziennikarz w Stanach. Ameryka jest miejscem, gdzie spełnia się przecież American Dream, a ja miałem zamiar go urzeczywistnić, kupić sobie kamerę i zostać korespondentem. I właśnie. Sęk w tym, że w tym czasie wstałem na drabinie za 6 dolarów na godzinę, a kamera telewizyjna kosztowała 70 tysięcy dolarów. Wtedy powiedziałem sobie, Max, musisz przestać marzyć. Trzeba wziąć się do pracy i robić biznes. Chryste, panie. Jakby nikt nie jest bardziej amerykański niż Mariusz Max. Nie, no w ogóle nie ma opcji, nie? <noise> Ale w ogóle to jest ciekawe, jak. jak... Jak się plotą te losy, bo, bo zobacz, facet tak. Najpierw, jakby tak, tak, jakby tak połączyć informacje z różnych źródeł, tak? Odległych od siebie. Że facet ma jakiś, jakiś strych na Powiślu, nie ma hajsu, żeby go wyremontować dobrze, więc jedzie za granicę, żeby, żeby ten strych wyremontować, może kiedyś wrócić, ale po drodze stwierdza już za granicą, że chce być dziennikarzem, więc musi sobie kupić kamerę telewizyjną, no, 70 tysięcy dolarów, więc ta kamera telewizyjna tak. ma być taką, ma, ma mu wydrążyć ścieżkę w kierunku wyremontowania tego strychu, żeby kiedyś tam sobie mógł wrócić. To nie? Co, co tu się dzieje? Właśnie, czy ten strych jest jeszcze brany pod uwagę tak. na tamtym etapie? Nie? Czy on cały czas... A mi się Wydaje, że wiesz co, jak to my mówimy w Stanach, Sky is the limit, nie? I po prostu też, jak to mówimy w Polsce, apetyt rośnie w miarę jedzenia i te, i te sny może zaczynały ewoluować. No bo fakt, faktem, na początku lat 90. rzeczywiście Mariusz Max Kolonko, z tego co wiemy, idzie na swoje i jakoś sobie w tej branży budowlanej podejrzewam, że ma, ma jakąś ekipę, że nie ogarnie tego sam, chociaż wyobrażam no, sobie, chociaż... Że, że opowiada coś takiego, nie? Że tam remontował to, to, to żelazko w Nowym Jorku słynne. No to ja wszedłem, Boże, no. To... 48 lat i zrobione, no, ale tutaj też takie wspomnienie z WP, swoją drogą urocze. Moja firma przez 5 lat wyremontowała 54 wieżowce na Manhattanie. To, to swoją drogą dużo, wydaje tak. mi się, że cztery, bardziej, ale okej, okay, może jestem człowiekiem małej wiary. Szło świetnie, ale potem i tak skończyliśmy w sądach. Tylko właśnie teraz pytanie dlaczego? Biznes rozłożył się przez przecinek. Pomyliłem się w kontrakcie i zamiast wpisać przed trzema zerami przecinek, jak to robią Amerykanie, napisałem polską kropkę. To oznaczało, że wygrałem kontrakt, ale musiałbym go zrealizować za 460 dolarów zamiast za pół miliona. Sprawa skończyła się w sądzie, ale nie przejąłem się tym szczególnie. Miałem już kamery. Swoją drogą propsy, że się przyznał, bo to jakiś absurdalny kompletnie błąd. No ale no tak to było. Tak, znaczy mi się wydaje, że te opowieści są niespójne, ale no są tak niespójne jak generalnie wspomnienia i powiedzmy... Znaczy rzadko jest tak, że człowiek jest super mocno, ekstremalnie w wieku 25 lat sfokusowany na jednym celu, że będę tą osobą, nie? Jakby wiadomo, że możesz jakby trochę marzyć o Ameryce, ale najpierw spróbować w Londynie, mm -hmm. że możesz, e, możesz marzyć cały czas o dziennikarstwie i pójść do budowlanki ta budowlanka jest jakaś tam e, e, drogą do, do, do dziennikarstwa, więc w tym sensie wydaje mi się to, e, to wszystko spójne, no bo rzeczywiście Max Kolonko, e, już te, mogłem mówić teraz Max Kolonko, już tak bez tego Mariusza, bo to panie, jakieś polskie imię. Mariusz to z, jakiś taki ten, z, z, jakiś z, paś, paś z Polski. Mhm. E, z syndrom Polski, tak jak, jak on to określił w to jest takie właśnie, to, a to jest takie Polskie, jak to tak mówią. To, to, to jest takie małe. Stanisław, <laughs> Max, wiesz. Swoją drogą, się śmiejemy, ale poszedł do Wojewódzkiego w 2005 roku, to, to powiedział, te wojewódzkiego zapytał, co musiałby z, z, zrobić, żeby zrobić karierę w Stanach. A, musiałoby mieć jakiś middle name i wymyślił mu Kuba, Havana, Wojewódzki. Świetny pomysł, swoją drogą. Świetny nie? pomysł, bardzo. Świetny dobry pomysł, moim zdaniem. Kolonko powinien być agentem um, polskich celebrytów. Co też, o co też się otarł, ale o tym później. Anyway. <laughs> Ko Kolonko powinien być agentem, a co? jeśli jest. No proszę, to jest niezły agent, proszę <laughs> całe życie. E, Maxa wzywało, wzywało dziennikarstwo, e, a też w tej budowlance e, no szło jak szło. Znaczy, szło dobrze do, do czasu, aż się nie pierdolą w przecinku, jak, jeśli, jeśli mu wierzyć, bo to jest też taka trochę, taka awanturnicza anegdota trochę, nie, że a, w sumie zajebiście miliardy, ale ten jeden przecineczek, ale się już nie mniej przejął. Ale trochę, w sensie... trochę też przyznanie się do tego, że jest się trochę ciapą. nie? Bo to no jednak... tak, ale takim, wiesz, wiesz, to jest taki rodzaj ciapy, który jednak wszystko ogarnie, nie? W sensie, że on, on pomylił się dlatego, że jest taki ambitny, nie? I że to było takie szalone życie. za przecinek, kropka, co tam? Albo, albo opowiedział to po to, żeby podkreślić, że w grze był kontrakt na 460 tysięcy dolarów. Już mniejsza o to, że wyszło 460, ale oferowali prawie tak. pół bańki, nie? Tak. I za te 400 dolarów 50 kolejnych wieżowców trzeba było. Taka, taka robota. No i tak, i w, Kolonko postanowił wykorzystać swoje, swoje kontakty, no bo w zasadzie tak sobie wyobrażam, że przed nim stało, stało takie wyjście. Ten, on się do tego nie przyznaje w żadnej wypowiedzi, o ile wiem, ale przed nim stały jakby dwie drogi, że jeśli chce zrobić, robić w dziennikarstwie, albo wraca do Polski, co w zasadzie, bo moim zdaniem wciąż byłoby dobrym pomysłem, żeby zrobić taką, taką legitną karierę, no właśnie taką, jaką zrobił jego prawie równolatek, tak, Tomasz Lis, nie pamiętam sobie to jest rocznie dokładnie, tak, ale też lata 60. E i po prostu wrócić i zakotwiczyć się w telewizji. Albo wykorzystać to, że się już mieszka w Stanach. I oczywiście Kolonko poszedł tą drugą drogą. Skontaktował się ze wspomnianym wcześniej Marcinem Zimochem, tym wązatem, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Wówczas Zimoch prowadził właśnie wiadomości. No i zapytał go, czy nie potrzebują korespondenta z Ameryki. Potrzebowali, więc, więc Kolonko zaczął być tym korespondentem od roku 1992. Korespondentem Panoramy. Przez jakiś czas jeszcze tam dzielił swoją, powiedzmy tam, dzielił branżę telewizyjną i budowlaną, co jest bardzo zabawnie wytknięte w artykule Magdaleny Rigamonti, który powstał dla, dla Wprostu. To jest taki cytat. Kiedy był jeszcze gwiazdą telewizji publicznej i jednocześnie w Nowym Jorku prowadził firmę budowlaną, zdarzało się, że w materiałach przygotowywanych dla Panoramy w TVP2 wskazywał budynki, które wymagają remontów. Mówił, co trzeba w nich odnowić. I tym samym reklamował swoje umiejętności budowlane. Stał na przykład na tle siedziby ONZ i mówił mniej więcej tak. To jest budynek ONZ. Widzicie, Państwo te zaciekiny elewacji? To może świadczyć o tym, że ta instytucja ma problemy finansowe. Podobnie zaprezentował budynek Polskiego Konsulatu w Nowym Jorku. To jest zajebiste, W sensie, że jakby to jest, to jest jakby ten taki moment, w którym czytałem o Kolonce i miałem dla niego chociaż troszeczkę sympatii, że. że, że, że być może by troszkę nie szło, więc próbował chwytać wszystkie sroki. Ale próba połączenia branży medialnej z budowlaną to jest coś fantastycznego w ogóle, nie? Wszedł filmę budowlaną, założył spółkę producencką o nazwie. Uwaga, to jest. To jest rzecz, która jest super emblematyczna dla lat 90. Media 2000. I jakby moim zdaniem, to stracony potencjał powinno być max media, albo media max 2000. I teraz, jaki był proces kreatywny, kiedy, kiedy Kolonko zastanawiał się, jaką firmę dla swojej, jaką nazwę dla swojej firmy wybrać? Często zadawano mi pytanie, dlaczego ma cyfrę 2000 w nazwie. Mówiłem, że to dlatego, iż w 2000 roku będę milionerem. Nie zaraz 70, a za 10. Spełniłem swoje marzenie, kiedy zimą 2000 roku, obwieszony sztangami w moim małym apartamencie w Quincie, przerzucałem na giełdzie ćwierć miliona podpięty pod Wall Street, procesorem Pentium numer 5. Mówiłem sobie, Max, jesteś w samym środku American Dream. Mateusz? Kolonką miał Pentium 5 w roku 2000. Był obwieszony sztangami e, przy okazji. Tak. Ale to ciekawe, w moim małym apartamencie w Queensie. E, to e, pewna skromność, chyba że to po prostu jedno, jedno z mieszkań e, Mariusza Maksymiliana. A my, Lucia, w New Jersey. Tak, 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 więc e, czemu nie? jakieś takie po prostu domek letniskowy. Taki apartament. No, spoko. <laughs> Fajnie, że ono. To, wiesz, książka z 2005, więc nam się wówczas jeszcze wiele rzeczy nie mieściło w głowie, i byliśmy, no jednak technologicznie zapóźnieni, ale to ciekawe, że dzisiaj właśnie taką aurą po prostu wysokiej technologii jest otoczona, opowiesz o że był podpięty pod Wall Street procesorem Pentium numer Pentium 5, 5, czyli po prostu no jakby grał na giełdzie przez internet, wiesz, mm. jakby gdyby to zredukować, są. To... To będzie mniej więcej coś takiego. No więc tak, no Media 2000 bardzo godna nazwa, a to wymaga no, odpowiednio dopasowanych treści. No i ta treść, ta forma również, którą Mariusz Max Kolonko do polskiej telewizji przyniósł jako korespondent Panoramy, to rzeczywiście była nowa jakość, jeżeli chodzi o polskie media. Można się z tego śmiać, z tego się śmiano też wówczas oczywiście, ale, ale też robiło to duże wrażenie. Będziemy kojarzyli w w pewnym momencie przynajmniej Mariusza Maxa Kolonkę jako takiego no rzetelnego po prostu reportera, który jest na miejscu wydarzeń, to już są czasy późniejsze, okolice 2001-2002, po 9-11, wtedy się przyjmie taka narracja, że to jest jakby ogarnięty dziennikarz, który jest blisko i pokazuje faktycznie, co tam się wydarzyło. Jak jest. Pokaz jeszcze nie pokazuje jak jest e, przynajmniej albo pokazuje, ale nie podkreśla tego, że mówi mm. jak jest. M ale tutaj no mamy triki nie w sensie jak dzisiaj a sporo tych fragmentów można znaleźć w, w, na YouTubie. Jak dzisiaj sobie to oglądamy, no to widzimy, że to jest po prostu napompowane, że to jest absolutnie podkręcone, że to jest takie, wiesz, efekciarskie tak naprawdę. Nie zawsze oczywiście zdarzają się takie neutralne materiały, ale zawsze jest tutaj jakiś taki dodatkowy cymez, jakiś taki dodatkowy czynnik. On to gra na chwytach. To nie jest jakieś wielkie, wybitne dziennikarstwo. To nie mhm. jest jakaś zaawansowana po prostu analiza, jakaś egzegeza tego, co się dzieje. Tylko wiesz...

Pyk, pyk, pyk. Tutaj jakiś, jakaś taka anegdotka dotycząca, no właśnie, on jest bardzo mocno skierowany na samego siebie właściwie od początku, tak? Że kiedy coś tam, no, potem to sztur sparodiuje oczywiście, albo że ktoś tam powiedział mi, to jest bardzo charakterystycznym trikiem, bo to ewidentnie, kiedy jakiś tam pułkownik powiedział mu, że coś tam, coś tam, kiedy mówi na przykład o amerykańskiej armii, to to ewidentnie jest po prostu informacja z konferencji prasowej. To znaczy, pułkownik <grym> Parker, wymyślam, menadżer Elvisa Presley. Z mm. um, powiedział to po prostu dziennikarzom zgromadzonym w danym miejscu, ale lepiej to zabrzmi, kiedy powie, że no, ro, kiedy rozmawiałem z... No i on faktycznie um, jakoś był takim, takim nimbem jakiegoś takiego gościa, który ma dojścia, nie? który ma te rzeczy, te informacje z pierwszej ręki, niewybitne dziennikarstwo, ale jak na tamte czasy wy, wybitnie efektowne jak sobie obejrzymy materiału z 92, tak, jak wspominaliśmy początek jego współpracy z Panoramą, to tam słyszymy, że on mówi dosyć normalnie. Mm -hmm. e, to znaczy, nie jest to jakieś szczególnie charakterystyczne, nie ma tam jakiegoś mocnego akcentu, może jakiś mikro-mikro, ale to też, gdybyśmy się chcieli doszukiwać. Tylko przy słowach, przy, jak, jak musi coś wymówić anglojęzycznego, jak, wtedy tak. Jak mówi coś anglojęzycznego, chociaż też zdarza się, że wymawia na przykład nazwy miejscowości w jakiś taki, no, nie, nie, nieprzegięty mm -hmm. sposób, tylko tak jak się mówi, po prostu casualowo w Polsce. Potem jeszcze dojdzie ten akcent, oczywiście można dyskutować o tym, czy, czy fejkowy czy nie um, i, i to już rzeczywiście stanie się jego znak rozpoznawczy, ale nawet bez tego akcentu no, robił, robił szybciutkie dziennikarstwo, tym bardziej, że te jego wstawki to tam, wiesz, minuta półtorej bardzo często, nie? Czyli taka po prostu bardzo niby przelotna obecność w mediach, ale z drugiej strony bardzo taka wyrazista, nie? To była jego, jego siła. Pojawił się na dwie minuty, na pół ale pamiętamy, że jest taki gość, i, i, i będziemy jakoś o nim rozmawiać i czekać na jego materiały kolejne. Tak, znaczy dla mnie, kolonko, jak tak, jeśli tak spojrzeć na jego karierę wstecz, to i, i nad na przykład jego występy w panoramie, które, które są dostępne w dużych ilościach na YouTube. Swoją drogą, na YouTube, jak są te fragmenty panoramy, to tam centralnie w komentarzach są jacyś fanboje starej telewizji, ale nie tacy, mm -hmm. że, o, lubię coś, oglądać coś, sobie coś starego, no nie? Ale na przykład tacy, że, hmm, to nie może być z 14 kwietnia 96 roku, dlatego, że 13 kwietnia zmienił, zmieniła się czołówka, więc to musi być przynajmniej z 11 kwietnia, nie? Kłócą się o właśnie o czołówki, że o, o, o prowadzących, że no, to prowadząca odeszła w 97, nie? Są ludzie, którzy mają to w głowach, więc tutaj absolutnie pozdrawiam i to nie jest tak, że się, się nabijam, pozdrawiam fanbojów starej telewizji i tak jakby też możecie namówić CVP, żeby już zastąpiła wszystkie swoje archiwa, pomóżcie nam wszystkim, żeby to było dostępne. Niemniej, e, jeśli chodzi o kolonkę, to, 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 to jest taki, taki miks tego, że po pierwsze gość był w Ameryce. Po drugie, Dobrze wyglądał, po pchał się przez kamerę jak tylko mógł, w sensie nawet, nawet w materiałach, w których nie musiał być, był, tak. A jedyne materiały, w których nie było, to tak, których trzeba było coś skomentować szybko, tak. Czyli na przykład, nie wiem, jakiś tam taki, taki materiał, typowo telefoniczny, nie? Że, że, że dziennikarz mówi, mówi przez telefon, co się wydarzyło, opowiada i to jest potem nałożone na, na jakiś taki obrazek, że, że, że nie wiem, coś się tam stało prezydentowi albo nie stało i tak dalej, nie? To jest to. I ja, tak naprawdę, jako dziecko, ja myślałem, że to jest. Taki właśnie też, to jest taki dziennikarz, nie? że to mm -hmm. jest taki właśnie gość, rzeczywiście kurczę korespondent, nie? E, I on korespondentem bywał, a tym a to, kim był przede wszystkim, to chyba w czym się chciał spełnić, tak naprawdę. I to widać też po jego książce, to widać też po, po tym, co, co robił, gdy TVP nie przedłużyło mu kontraktu. To, to były tak zwane Michałki, tak? czyli takie, takie materiały, bez których ten program informacyjny by, się, by sobie doskonale poradził. Nie? W sensie, że. że, że, że... I to, to zwłaszcza wybijało się na tle innych dziennikarzy z Panoramy, no bo Panorama to był taki dość mocno skrótowy, dynamiczny program, w tym sensie, że. Podawał ci to, co się wydarzyło, bez jakiejś tam interpretacji wydarzeń, tylko, tylko dziennikarz mówił, co się stało, i przechodzimy do kolejnego, do kolejnego um, materiału, bez jakiegoś tam wnikania w, 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 czy cokolwiek innego. A Kolonko pisał um, swoje wejścia, tak bardzo literacko w ogóle, nie? używał bardzo wielu przymiotników. E, kolonko e, przedłużał swoje, swoje, swoje materiały w sposób niekiedy w ogóle ekstremalny. Normalny, nie? W tej panoramie, w której właśnie wszystko było takie konkretne, on na, na przykład potrafił w kontekście jakichś tam, e, jakiegoś tam potencjalnego dealu pomiędzy Polską i Stanami dotyczącego jakichś samolotów, pojechać do bazy y, 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 z tymi samolotami i tam, nie wiem, wejść za kokpit, pogadać z pilotem, przebrać się w mundur, nie? To bardzo nie pasowało do panoramy. Ja jestem ciekaw, że decydenci z panoramy e, godzili się na to, żeby, żeby tak to wyglądało, no bo w zasadzie to to było jak do faktów kilka lat później, nie? Jakby fakty TVN robiły takie rzeczy. Kolonka rzeczywiście robił to trochę wcześniej. To było bardzo efektowne i też e, trzeba powiedzieć, że e, znajomi kolonki z, z TVP, e, e, jakby rozmówcy przyznają, że to było dynamiczne rzeczy, e, że, że, że ten, ten stylizowany amerykański za, zaśpiew tutaj e, z tekstu Pawła Rutkiewicza jest takie, takie wspomnienie, e, wspomnienie jakiejś osoby, e, przysporzył popularności, o, o której wielu dziennikarzy może tylko ma. I faktycznie tak, tak było. Ten zapiew, on rzeczywiście pojawił się dopiero później, tak wyraźny, i on nijak nie, nie utrudnił Kolonce pracy, ale wręcz ułatwił ją. No bo z jednej strony wszyscy się czegoś śmiali, szczur robił te parodie i do dziś te parodie swoją drogą powstają. Niedawno była jakaś taka reklama, nie pamiętam, jakiegoś banku tak, czy czegoś, gdzie, gdzie Kolonko został sparodiowany w 2019 roku. Nie? I wszyscy się śmiali, ale z drugiej strony wszyscy kojarzyli, kim ten Mariusz Max Kolonko jest. Tak, no, wszyscy mieli świadomość tego, że to jest jego znak rozpoznawczy. No i właśnie, wiele osób zarzucało, że no tak, wielki Amerykanin, no bo to jest jednak zawsze dyskusyjne w kontekście Polonii, nie? Jak tam po prostu ludzie wyjeżdżają i wracają z takim bardzo wyrazistym i że bardzo chcą pokazać, że oni są te polonusi tacy, 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 ale tacy, wiesz, tacy Amerykanie. Z drugiej strony, jak się poczyta mm, co nieco o stosunku Mariusza Maxa Kolonki do... Do Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, jak się poczyta co nieco o tym dystansie, jaki miał wobec tego środowiska, to można zakładać, że obracał się po prostu w niepolskojęzycznym środowisku, co by wskazywało z kolei na to, że na co dzień mówił niemal wyłącznie po angielsku. I oczywiście, być może ten akcent jest trochę przegięty, być może jest podkręcony, ale jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że jest samoistnie, że się pojawił i po prostu Kolonko nie chciał z nim walczyć, bo mm. wiedział, że to jest tak naprawdę. Tak naprawdę jego przewaga, czyli nie, nie do końca byłbym bliski takiej interpretacji, że wiesz, no, że po prostu wyjechał i gwiazdorze. No, pewnie nie zwalczał, nie próbował tego prostować, bo mu to sprzyjało, ale, ale możliwe, że, że pojawiło się to samo istnieje. Tym bardziej, że jeżeli miał jakiś wielki apetyt na karierę w Stanach Zjednoczonych, nie tylko na karierę korespondenta w polskiej telewizji, no to podejrzewam, że dosyć poważnie do nauki języka, do wymowy podchodził, skoro też zaczął bardzo wcześnie edukację, zaczął się uczyć tego angielskiego, to zakładam, że na tym akcencie jednak przekonującym mu, mu zależało, że nie chciał mieć tego naszego takiego kwadratowego wschodniego, nie? Więc, więc tutaj bym, bym kolonki nie cisnął, szczerze mówiąc. Nie, tak, tak mi się wydaje, rzeczywiście. No, zresztą jak się podpisuje kontrakty na 460 baniek, tak? Na, na, na cokolwiek, tak? No to rzeczywiście być może przydaje ci się to, że mówisz lepiej niż gorzej i że, i, i że nie akcentujesz jak na przykład ja. Tak. Jak, jak słucham siebie po angielsku, to matko boska. Ale w ogóle Polacy mają jakiś taki. Um, bardzo mocno skupiają uwagę na tym, jak kto mówi po. Mhm. albo po polsku, albo. A, znaczy po, po polsku z, inaczej. Jeśli ktoś mówi po polsku um, z niepolskim akcentem, to, to jest jakoś tam. Zwracające uwagę, czasami w pozytywny sposób, na przykład, nie wiem, Michel Moran na tym zbudował sobie karierę. Z drugiej strony, ja sam, jak pracowałem jeszcze w mediach, to e, słyszałem osobiście plotki od osób, które pracują z Paskalem Rodnickim, który mówi z bardzo wyraźnym francuskim akcentem po polsku. To jest gość, który przeprowadził się do Polski dopiero tam w wieku 26 lat, nie? Ja słyszałem takie plotki, że on mówi normalnie po polsku, tylko tak świruje tego, tego Francuza, żeby, żeby to się lepiej sprzedawało. Podczas gdy sam Rodnicki mówi, że on nie wie, skąd się te plotki wzięły i wszyscy jego znajomi są w stanie zaświadczyć, że, że tak nie jest. Ja szczerze mówiąc, mówię, że no jak. Bo ja nie wierzę w to, że facet, który mm -hmm. prawie przy 30. zamieszkał w Polsce, on mówi perfektnie. Ja wiem, że tam miał polską rodzinę, ale on nie używał polskiego tak do, do pewnego wieku, więc tak. Jest też Krychowiak, który, który, który mówi w ogóle w pięciu językach, i jak na po polsku, to bardzo mocno słychać ten, ten, ten akcent. A gość spędził we Francji tak naprawdę 6 lat, w, od 18 do, do 24 roku życia, nie? więc y, nie wiem, no, wydaje mi się, że to jest totalnie możliwe, że, że, że kolonko ten akcent przejął z własnej woli, i tak jak mówisz, nie? to było coś, z czym zupełnie nie walczył, co, um, co było, co robiło wrażenie po prostu na tym, na, na Polakach w 90 latach, to panie, to wystarczy troszkę powiedzieć, horror, takie dziwne, i, mhm. i już, 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 wszyscy, wszyscy się zrają, nie? Tak, no z drugiej strony widzisz, jeżeli Polacy mówią po angielsku z mocnym akcentem, to inni Polacy bardzo często ich cisną. Tam gdzieś mhm, w jakichś tak. komentarzach YouTube'owych na zasadzie, Jezu, jak to brzmi? Boże, co to jest za wymowa? Jeżeli ktoś walczy o to, żeby mówić, e, nie wiem, niech będzie, że z amerykańskim albo jednym z brytyjskich akcentów. To wtedy też jest ciśnienie, też, o, widzę, że tutaj, no fa, fa, fajnie, że oglądałeś Monty Pythona, nie? Jakby kurwa, nie, nie, nie da się po prostu wybrać tutaj dobrej drogi, nie? No po prostu nie jesteśmy Native'ami i tyle. Więc tutaj problem akcentowy w przypadku Polaków występuje. Natomiast tak, no nie był to za bardzo problem kolonki, bo dzięki temu został zapamiętany, bo robił robił show albo robił ściał i to po prostu szło. Czyli. Troszeczkę mamy tutaj dwa bieguny, bo w pewnym momencie się wyłoni jego arcywróg do dziś, czyli Tomasz Lis. No i mamy kolonkę, który robi właśnie z byle tematu, robi jakiś taki rozbuchany, to jest bardziej właśnie taki felietonik, to nawet nie jest za bardzo informacja w gruncie rzeczy, tylko robi, robi narrację, opowiada o czymś kwieciście. No i mamy... Innego korespondenta ze Stanów Zjednoczonych, tylko że z Waszyngtonu Kolonko w Nowym Jorku, a Tomasz Lis w Waszyngtonie. No i Lis jest jednak rzeczowy, profesjonalny i dosyć chłodny w tym, co uprawia, nie? I zresztą nie, nie ma co udawać, pojawienie się Lisa w tej nowej roli to nie jest coś, co Kolonkę jakoś specjalnie ucieszyło w tamtym czasie. Jednak poczuł się troszeczkę odsunięty na drugi tor, a to, to jest postać z dużym ego i, i chciał mieć jednak całe to pole. Amerykańskie dla siebie. Tak, no podobno się, podobno się strasznie wściekł, mówił, że no nie potrzebują, przecież telewizja polska nie potrzebuje dwóch korespondentów ze Stanów, no ale, ale rzeczywiście telewizja miała z nim troszeczkę problem, no bo potrzebowała takiego klasycznego korespondenta. I teraz mówiąc o klasycznym korespondencie, co mam na myśli? Ja mogę powiedzieć, czego nie chciała telewizja, prawdopodobnie. To jest Krótki fragment, który sobie wypisałem z panoramy z 30 października 1994 roku. Tam się wydarzyła jakaś taka rzecz, że został ostrzelany Biały Dom, nie? I to jest informacja pod tytułem: został ostrzelany Biały Dom. Tam Secret Service od razu zareagował, gościa złapali, nikomu się nic nie stało, tak? I Max Kolonko zaczyna swój materiał tak. Tego popołudnia prezydent oglądał futbolowy mecz i gdy Notre Dame prowadził z Navy 48 do 18, pod oknami rozległa się kanonada. Półautomatyczny SKS Durana zostawił 30 pocisków w ścianach Białego Domu. I wiesz, jakby obaj redagowaliśmy teksty w, swoich, w, 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 w czasie swoich karier i to jest jakby dużo do obcięcia, mhm. tak? W sensie tu jest bardzo wiele rzeczy, które, które są absolutnie zbędne, bo to, co się wydarzyło, to jest jedno, a to, co opisuje Kolonko, to jest drugie, nie? Oczywiście on opisuje niby to samo, ale właśnie w taki bardzo kwiecisty sposób i e, ja, ja rozumiem, że TVP w pewnym momencie się wściekła, tym bardziej, że jak wspominają w tekście Pawła Rutkiewicza z Gazety Wyborczej, e, w ogóle ta Wyborcza dość często o Kolonce pisała, nie? Jest strasznie dużo tekstów w ogóle o nim... E, no, barwna postać rzeczywiście i, i, i byli nim zainteresowani. E, e, tam były pewne, e, pewne kłótnie dotyczące tych materiałów, pewne dyskusje z Kolonką dotyczące tego, jak taki materiał, który on wysyła, powinien wyglądać. E, przede wszystkim e, podobno, e, tutaj cytuję jakiegoś znajomego, b, byłego współpracownika Kolonki z TVP. Kolonko w taki sposób montował przesyłane do polskie materiały, że nie nadawały się do skracania. Zasada jest taka, że materiały nagrywa się na dwóch ścieżkach: na jednej efekty i na drugiej komentarze off. On celowo przesyłał obie ścieżki zmiksowane, przez to nie można było skrócić komentarza. Czyli to była jeszcze taka perfidia z jego strony: nie? Że, że macie to, to jest moje dzieło, ono trwa półtorej minuty i nie macie prawa nic z nim zrobić, dlatego że to jest to, co ja wam daję. Nie? Jakby tutaj też wysk wyskakuje ego kolonki. Yy, I taka trudność jeśli chodzi o współpracę z nim. Tak, bo... tak, 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 ale wiesz co, a propos tego mi się przypomina jeszcze fragment książki, którą będziemy obszednie omawiać za jakiś czas, ale w odkrywaniu Ameryki Kolonko bardzo narzeka na to, że zdarzało się, że TVP ucinała mu końcówkę y, materiału, tak. to znaczy to jest ta jego y, sygnatura, tak? Że stąd i stąd Mariusz Max Kolonko. Y, Mordo, no właśnie... <grym> dlatego ci obcinali, bo nie mogli wyjąć niczego z wewnątrz, bo wysyłałeś zmiksowane ścieżki wideo i audio. Jakby oni nie mieli po prostu innej opcji, bo środek by się rozleciał w ten sposób, więc po prostu ucinali ci końcówkę, to tylko tyle. Zresztą i tak była adnotacja na ekranie, że skądś tam Mariusz Max Kolonko, więc, więc nie była to jakaś, jakaś wielka tragedia. Tak, no to rzeczywiście, tak jak mówisz, to, to musiała być trudna osoba, jeżeli chodzi o współpracę. Też sporo osób mówiło o tym, że do coś droga. E, i, I tutaj Mariusz Max Kolonko, liczyć pieniążki, proszę pana, umiał i, i raczej sporo TVP kosztował. Co ciekawe, wiesz, masz korespondenta, który i tak jest drogi, mm -hmm. ale jest za bardzo showmanem, a my potrzebujemy po prostu dziennikarza, więc jeszcze musimy kurde, utrzymać placówkę y, Tomasza Lisa y, za ocean <grym> jednocześnie. Więc to jest, to, to jest dosyć kłopotliwe. No, tak, wspominany przez ciebie tekst Rutkiewicza Wskazuje jeszcze na to, że różne plotki na temat Kolonki w tamtym czasie, również w okolicach 9-11 krążyły. Niektóre dotyczyły tego, że no, dosyć efektowne są te materiały wideo, które podsyła Mariusz Max Kolonko, a z tego co oni wiedzieli, co prawda, Kolonko to produkował jako Media 2000, więc no, oni nie byli tutaj bezpośrednio przełożonymi to była jego firma, ale zakładamy, że nie była to jakaś armia ludzi, mhm. a tutaj no, ujęcia efektowne, z różnych miejsc i pojawiły się nawet takie sugestie, że Mariusz Max Kolonko plagiatuje, że po prostu sobie nagrywa na Blue Boxie jakieś rzeczy, potem jest jakaś taka sklejka cudzych materiałów i to idzie, ale nie udało się, żeby było jasne, nie udało się tego typu mniemań potwierdzić. No co, był jeszcze przecież problem związany z twarzą, tak, z, z, z dobrym i złym profilem, który wraca przy okazji jego wizyty późniejszej u Wojewódzkiego, gdzie Kolonko siada po prostu w innym miejscu, bo tylko prawy profil, co jest problemem, jeżeli Czyli prezentujesz taką relację, gdzie na przykład dziennikarz ze studia jest w okienku po lewej stronie, a korespondent jest po prawej, czyli klasyczny taki split screen telewizyjny. No i wychodziło na to na przykład, że Kolonko się patrzył w jakąś przestrzeń za telewizorem w ten sposób, zamiast się obracać do tej, do tej dziennikarki i dziennikarza. No, są to kuriozalne dosyć rzeczy, ale, ale tak, ponoć, tak ponoć było. Tak, tak, Tam jeszcze jest taka historia, że, e, że podobno a propos tej, tej, tej takiej chorobliwej oszczędności e, Mariusza Maksa Kolonki, ach, przepraszam, Maksa Kolonki, co ja teraz będę mówić? Hmm. Mówimy o innych czasach, tak? że podobno, że, że, że był yy... Że miał taki zwyczaj, żeby dzwonić do zwierzchników po 18 nowojorskiego czasu, czyli po 12 w nocy w Polsce, no bo wtedy połączenia były tańsze, nie? Co jakby ja rozumiem, tak, bo, bo nie wiem, bywały takie sytuacje, że znaczy w mojej rodzinie były, są osoby rozsiane po różnych stronach globu i wiadomo, że się tam celowało z tymi telefonami w jakiś tam ten, ale to, to raczej przy takich telefonach do, do, do bliskich celuje się w godziny, które są tańsze, a nie w połączenia biznesowe, że dzwonisz do swojego szefa po 12 więc, więc tak, no z tych wszystkich historii troszeczkę wynika, że, e, nawet nie troszeczkę, tylko bardzo wynika, że Max Kolonko był ekscentryczny i trudny tak? I, I tutaj jeszcze jest taka historia, która też być może być może jest plotką, być może nie. Otóż w momencie, w którym wyborów w 1995 roku wygrał Aleksander Kwaśniewski i z tego co pamiętam cała polska prawica się wówczas gremialnie zesrała, to Mariusz Max Kolonko, który wtedy nie był kojarzony za bardzo z prawicą, po prostu był mm -hmm. tak twarzą z telewizji, nie? Trochę, nie? Podobno on... Tutaj jest jakieś takie wspomnienie jednego ze znajomych Kolonki. Od urzędników Kwaśniewskiego dowiedzieliśmy się, że Kolonko wysłał faks do kancelarii prezydenta, w którym zapewniał, że jego kamera jest zawsze do prezydenckiej dyspozycji. Potem przez kilka miesięcy Mariusz miał pseudonim Faks na Max. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo. Brzmi jak legenda, bo my tego faksu nie widzieliśmy. Kto wie, może Max sam tworzył tę swoją legendę. Był pupilem Sławomira Zielińskiego i tak dalej. Eee, I no tak, no, ta, ta historia zgadza się trochę z tym, co wydarzyło się w 2002 roku, czyli w, z tym, że Max Kolonka Odbierając Wiktora e, z dla tam, najlepszego dziennikarza roku czy coś, e, u, uklęknął przed, przed Kwaśniewską i dał jej bukiet kwiatów. Co jest bardzo dziwne, nie, niezależnie od tego, jakbyśmy o tym czego byśmy o tym nie powiedzieli. No, no bo z jednej strony nie załatwisz sobie nic w ten sposób, znaczy nie ma opcji. To jest, to jest jakby jeśli to miało być podlizanie się wysoko postawionej osobie. To bez szans, żebyś sobie coś w ten sposób załatwił, nie? Z drugiej strony, yy, jesteś dziennikarzem, więc no nie powinieneś, moim zdaniem, jako dziennikarz, jako dziennikarz, składać jakichś hołdów dziwnych przed jeszcze pierwszą damą, która. No ona była wtedy jeszcze pierwszą damą, więc, jakby to jest bardzo, bardzo dziwaczne, ale ta, ta, ta historia też w mojej głowie, yy, jakoś tam dowiodła. Po pierwsze, że tego, że, że, że te opowieści, o, które, o których teraz rozmawiamy, są jakoś tam prawdziwe, mogą być. Mogą być prawdziwe, a po drugie dowiodł, dowodzi tego, że to nie jest tak, że kolanko odleciał 10 lat temu i nie wiadomo, co się Nie, nie, nie. Tam... Tam się działo, tam się działy rzeczy już wcześniej. Nie? Tak, tak, jakieś symptomy się pojawiały, natomiast to są już lata po 9/11, więc do tego jeszcze dojdziemy. Zostańmy jeszcze przy tej panoramie, żeby dać tutaj próbkę stylu Mariusza Maxa Kolonki. Mamy na przykład materiał z kwietnia 97 roku. Mariusz Max Kolonko bardzo wąsaty. To a propos wąsów tak. w telewizji. Tak, polscy prezenterzy w wiadomościach niekoniecznie, ale Mariusz Max Kolonko sobie z wąsami latał. Co, okej, okay, jakby nie jest to karalne. Chociaż może w niektórych stanach, bo tam są jakieś Tak. Różne problemy z przepisami. No i Mariusz Max Kolonko odwiedza. Jakąś tam amerykańską jednostkę, y, jak, jakichś tam lotników, tak już y, nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale nie ma to aż takiego znaczenia. No i co robił Marysz Max Kolonko? No zaczyna się bratać z tymi żołnierzami. Dostaje taki uniform, przebiera się w ten uniform, siada za kadłubem, tak, nadupca się kierą, <laughs> nadupca się kierą w ten sam samolot, żeby pokazać, jak szybko armia amerykańska jest w stanie naprawić takie usterki, to znaczy, jak szybko jest w stanie załatać na przykład dziury po jakichś pociskach, po jakich Jakiś kulach, nie? I to jest po prostu klasyczny Mariusz Max Kolonko. Tutaj, prosto z tego miejsca, ja tego dotknąłem, ja Wam tu pokażę. Ja jestem prostu jestem pierwszą osobą na świecie, która dostąpiła tego zaszczytu, bo to też jego charakterystyczny chwyt, z którego się śmiano, nie? Że pierwszy dziennikarz tu, tam, siam. Generalnie on wytwarzał w ogóle jakąś taką wokół siebie historię, że on ma dojścia. Nie? Mm -hmm. on, on ma dojścia, on ma też podejście do ludzi, on potrafi nawiązać z nimi jakąś relację i się wbić tu i ówdzie, więc niesamowite, ale dobra, tutaj mamy jeszcze jakiś tam wątek informacyjny. No, chodzi o uzbrojenie amerykańskie, które ogólnie ma spore znaczenie dla świata. No, nie ma co ukrywać. Tak było i tak jest w dalszym ciągu. No ale mamy przykłady jakichś takich materiałów, które w ogóle tak naprawdę nie mają jakiejś takiej wartości informacyjnej w kontekście programu, jakim była Panorama, tak? tak? Czyli to jest powiedzmy, że dosyć rzetelny program, tak jak mówiłeś, raczej niespieszny, raczej to jest takie dosyć poważne, no jakby mamy przygotowane informacje, prezentujemy i nie ma tutaj miejsca na, na show, ale dlaczego nie? Mariusz Max Kolonko <laughs> zrobił sobie... Taki właśnie odcinek, właściwie taki insert, po prostu tam kilkuminutowy, jak to on, na temat UFO, i to jest. Też ciekawy bardzo przykład tutaj tego, co on uprawiał. To jest panorama, nie, odcinek z 98 roku. Jest mowa mm, o panu, który nazywał się Edwards i który tam zarejestrował po prostu obiekt latający. Jest tam fragment tego nagrania. Zarejestrował, i jak to tam w Stanach Zjednoczonych, chwilę potem biznesik, czyli otworzył sobie knajpę, która jest tematyczna, która się chyba nazywała E.T.'s Landing, tak? Mhm. I tam są ufologiczne wątki wewnątrz. No i jest rozkminna na ten temat, ble, ble, ble. absolutnie Kolonko pomija informację, że ten, że Edwards zarejestrował to tam jakiś czas wcześniej, no dwa lata wcześniej powiedzmy, mhm. wspomina tylko o tym, że no przez ten czas tam Edwards miał problem z tym i z tym, ble, 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 ale nie mam zupełnie mowy o tym, że to jest absolutnie nieświeży wątek, nie? że po prostu trafił na coś takiego, bo gdzieś tak. tam może podróżował i, i stwierdził, że, że sk skroi z tego jakiś taki materiał i przy okazji mamy tutaj jeszcze rzeczywiście dowody, tej sensacyjnej absolutnie narracji jest Mariusz Max Kolonko w czerwonej kurtce. Bardzo efektowna, taka górska, podejrzewam, że ciepła kurtka. No i opowiada tutaj o tym. Tam jest na pustyni, oczywiście jedno z najbardziej tajemniczych miejsc. Znajduje się tutaj cała ta rozkmina. I są tam rzeczy, które no, brzmią naprawdę komicznie, tak? W pewnym momencie, żeby to jeszcze podkręcić, mówi, że domeną tajemniczej doliny jest jednak to: martwe krowy, okaleczone martwe krowy z wyciętymi organami rodnymi, kurwa, panorama, nie? A wszystko tak naprawdę, tak na poziomie informacyjnym, sprowadza się do tego, że jakiś koleś widział UFO. I w sumie założył sobie knajpę, ale generalnie ta dolina jest bardzo tajemnicza i można tam znaleźć martwe krowy, okaleczone martwe krowy z wyciętymi organami rodnymi. To jest niesamowita rzecz. Tu jeszcze cytuję kolonkę z tego samego materiału. Okoliczna ludność twierdzi, że za tym łańcuchem górskim o nazwie Krew Chrystusa, który wznosi się 5000 metrów nad poziom morza, znajduje się tajna, nieoznaczona na żadnych mapach insta instalacja wojskowa, która coś tam. Super informacja, dzięki, dzięki, <gryw> dzięki, Mariusz. Co, nie <gryw> jakieś przesłanki, w ogóle ludzie mówią... Bamy gadają po wsi, proszę Pana, że tu się <laughs> ciemczelaki się coś tam, nie? To bardzo, bardzo dobrze wyjdzie w materiale na temat Jana Pawła II, jeszcze za życia Jana Pawła II, no, ale już wiadomo było, że papież ma poważne problemy ze zdrowiem i koresponduje Mariusz Max Kolonko i cała ta jego opowieść sprowadza się do tego, że on ma opowiedzieć, jak reagują na problemy papieża Amerykanie. I tam nie ma ani jednej takiej informacji w takim pełnym tego słowa znaczeniu, czyli jest jakiś fakt, który da się zweryfikować, mm -hmm. tylko on opowiada o tym, że Amerykanie zareagowali na te słowa, coś tam, i że chodzą do kościoła i mają łzy w oczach i modlą się za... Tam nie, ma, tam nie ma ani pół informacji z takiego czysto dziennikarskiego punktu widzenia. To jest tylko i wyłącznie jakaś jego, jakiś jego po prostu strumień, jakieś jego wyobrażenie dotyczące tego, jak miałoby to wyglądać. Bo też umówmy się, z wielu względów, Choroby Jana Pawła II nie były najbardziej angażującym tematem w Stanach Zjednoczonych, ale można opowiedzieć o tym, że jednak są i że wszyscy po prostu i protestanci, i rzymscy katolicy, oni wszyscy jak jeden mąż idą do swoich świątyń i ze łzami w oczach modlą się o to, żeby papież został z nami jak najdłużej. I jeszcze kwituje ten materiał informacją, że jeżeli. Oczywiście papież odejdzie, chociaż no, chcielibyśmy, żeby wydarzyło się to jak najpóźniej i że tam w La Stampa opublikowano taką okładkę, gdzie wskazuje się już datę śmierci papieża i że to było bardzo niestosowne, ale jeżeli papież odejdzie to George W Bush będzie tym amerykańskim prezydentem, który pojedzie na pogrzeb papieża, co się nie działo w latach poprzednich, nie? więc jakby Informacja, jakby dziennikarstwo totalnie z dupy, ale emocjonalne, bo on to wszystko prowadzi w taki sposób, wiesz, pełen zaangażowania. Nie? On rzeczywiście się nad papieżem lituje i czuje jak ten naród amerykański wyobraził sobie, że naród amerykański też bardzo cierpi i, i wszyscy są w tym razem. To jest hoxtaplerka ostra, ale, ale działało. Tak, przy czym, wiesz, ja tak naprawdę nie widzę w tym nic jakoś, nie wiem, głęboko nieetycznego. Znaczy jasne, jak mówisz o UFO, no to może zastanów się nad tym, co mówisz, nie? No bo, no bo sprzedajesz ludziom jakieś dziwne historie, nie? Ale, ale w samym takim. Powiedzmy, nie wiem, podgrzewaniu emocji, które nie jest nienawistne, tak? Że tam, o, widzę łzy ludzi, którzy tam odwiedzają, coś tam. Ja nie widzę tak naprawdę nic złego, no telewizja naprawdę robi gorsze rzeczy niż to, nie? Ale to tak bardzo nie przystaje do po pierwsze polskiej telewizji dla 90., -tych. po drugie w ogóle do panoramy, tak? On w tym materiale o UFO, tam przecież pod koniec, on tam w ogóle przytula jakąś kobietę i to jest pokazane, że on przytula jakąś kobietę. ja naprawdę wierzę w to, że Max Kolonko. E że on był w stanie nawiązać jakąś taką nić porozumienia z, z ludźmi, o których kręcił materiały, i to, że, że nie wiem, pewnie tam nocował, tam jadł z nimi obiady, pił z piwo. Jakby jasne, tylko że to nie jest panorama, nie? Jakby wiesz. Ja się naprawdę nie dziwię, że w pewnym momencie telewizja stwierdziła, dobra, wiecie co, chyba ten. No bo wyobraź sobie, jak. Musiało wyglądać planowanie tego materiału o tym UFO, nie? W sensie, że masz panoramę, tu wydarzyło się to, jakby na Bałkanach to, w Polsce tamto, tu premier powiedział coś tam, no nie? I dzwoni Max Kolonko i mówi, że słuchajcie, to ja może zrobię taki materiał o UFO, bo jest taki facet, który nakręcił o UFO trzy lata temu yy, swoim, swoim VHS-em. To ja tam pojadę i zrobię to, nie? I pewnie do pewnego momentu yy, był tak zamocowany w TVP, że to przechodziło wszystko, no nie? Że, że tam po prostu to szefostwo mówiło, coś na zadzieję, o Mariusz już taki jest, dobra, jest, Jedź, Mariusz, spoko tam, sprawdź, co tam się wydarzyło, będzie coś fajnego, nie? Ale to się musiało skończyć, nie? W którymś momencie. Tak, no bo pamiętajmy też o, o kontekście takim związanym w ogóle z przesyłaniem informacji w latach 90. E Dlatego mówię o materiale na temat Jana Pawła II, no bo okej, okay, podgrzewanie jakichś takich, no jednak pozytywnych emocji nie jest niczym złym, natomiast ja mam wrażenie, że mamy tam do czynienia absolutnie z manipulacją i że to, co mówi Kolonko, nie jest oparte żadnymi badaniami, żadnymi sądami, żadną jego mm -hmm. pracą nad tym materiałem, tylko jest to jakieś wyobrażenie. I być może tak było, tak jak w wielu innych przypadkach, bo wtedy widz, nawet, nawet ekipa dziennikarska pracująca na przykład w Panoramie, ale taki prosty widz tym bardziej, mieli bardzo ograniczone możliwości weryfikacji tego, co Jasne. kolonko mówi. Więc tak naprawdę on mógł płynąć absolutnie ze wszystkim. No, przykład UFO jest tutaj dobry, tam tak, dwa czy trzy lata wcześniej coś się wydarzyło, ale on o tym już nie powie, on tylko przemyci informację, że jest jakiś tutaj, powiedzmy, upływ czasu od zobaczenia tego UFO do nakręcenia tego, Materiału, no ale nikt ci tego w moment nie zweryfikuje, nie? co to za taśma Edwardsa i w ogóle kiedy, kiedy to tak naprawdę się wydarzyło. Więc z tego punktu widzenia, oczywiście Lis również był w tym położeniu, ale zakładam, że starał się robić całkiem rzetelne dziennikarstwo. To mówimy pozytywne rzeczy na temat Tomasza Lisa, ale Kolonko miał naprawdę idealną sytuację. Masz budżet. I masz absolutną swobodę działania. Mm -hmm. Jeszcze w ogóle lecisz w chuja ze swoimi współpracownikami, bo wysyłasz im um, zmiksowane taśmy inaczej niż cię o to proszą. Ale jakby no, to jest taki tam wariat w tych Stanach Zjednoczonych, on się dobrze ogląda, więc, więc to robimy. Wymarzona, absolutnie wymarzona sytuacja. Tak, to, to jest oczywiste dla mnie, że kolonko oglądał się telewizji amerykańskiej i zobaczył, jak to działa, i co działa, i kiedy działa, i tak dalej. E, I to jest tak się zwykło trochę o nim mówić, że no to jest taki gość, który po prostu robił materiały po amerykańsku, nie? W sensie, że on, on y, 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 narzucił w y, Polsce narrację taką wziętą z oceanu i tak dalej, tak dalej. Ja się z tym zgadzam, tak? No to jest jakby trochę truizm, nie? Ale ja bym powiedział, tak naprawdę, że to nie jest taka narracja jak, nie wiem, jak jak, jak reportaże z New Yorkera na przykład. To nie jest takie premium dziennikarstwo, nie? To jest tabloidzik, to jest po prostu tabloid, to jest... Y, coś, co nie wiem, nawet często nawet nie jest zupełnie szkodliwe, czy coś, ale po prostu, wiesz, jakby kiedy dzisiaj Mariusz Max Kolonko mówi, a wiem, że mówi, dlatego, że przez pewien czas w ogóle byłem na bieżąco z jego materiałami, również tymi, tymi schowanymi, ale o tym, znaczy schowanymi za paywallem, tak, ale o tym więcej w drugim odcinku o tych materiałach, to on cały czas mówi, że on świetnym dziennikarzem, tutaj w ogóle tam o swojej książce mówi, jest cały czas świetna książka o Ameryce, nie, no nie wiem, Mariusz, no to jest jakby to, co robiłeś, to co nie było jakiś, wiesz, nie? To jest tw twoje ego mówi, e, e, mówi za ciebie, prawdę powiedziawszy, w tych momentach. E, I to, że czy ty, czy ty tak uważasz, no to, to niekoniecznie musi być, wiesz, no. Robiłeś rzeczy, no można powiedzieć, robiłeś rzeczy, miałeś względny sukces Osiągnąłeś i skończyło się to dość, dość szybko, szczerze mówiąc. On bardzo bardzo lubi komentować kondycję polskich mediów w tych ostatnich latach. Zresztą nie tylko, ale ciekawe jest to, że bardzo często wytyka komuś również w tych materiałach wspaniałych z Max TV. Bardzo lubi wytykać jakieś błędy warsztatowe, tak, jakiś tak, brak tak, przygotowania tak. czy coś w tym guście. I ciekawe jest to, że jak sobie obejrzymy tam x materiałów pod rząd z Panoramy, tak jak my zrobiliśmy, to zauważymy. Że tam poza tym pustosłowiem, o którym była mowa, że raczej sensowny redaktor by coś takiego wyrzucał, bo to jest nadmiarowe. To tam się pojawia też trochę błędów takich czysto gramatycznych. I oczywiście można powiedzieć, że no wiesz, ale goś w Stanach siedzi, no to tam może mu się coś takiego pojawić, ale z drugiej strony masz do zrobienia po prostu maks dwuminutowy materiał. Nie? Pół strony, nie? Tak, w sensie opracuj to sobie i. To, że jesteś w Stanach, nie znaczy, że potem nie będziesz kumał w ogóle polskiej fleksji, bo tak nie jest, bo też jakby mhm. słyszymy go w różnych wywiadach, tak? Nie tylko czytamy, ale słyszeliśmy go też w różnych wywiadach. I nie można powiedzieć, że zatracił jakąś umiejętność posługiwania się polszczyzną, tylko to jest jakaś taka typowa odpierdolka, nie? Jak to widzisz? No już poszedł taki materiał, no to tak poszło, no nie było opcji, żeby to, to przemontować, bo jest za mało czasu na to wszystko, ale poza tym, że to nie jest dziennikarstwo premium pod takim z, z, z takiego wiesz, treściowego punktu widzenia, to tam też jakby warsztatowo dużo rzeczy trzeszczy w, w tych materiałach. Nie nagle materiał się urywa w jakiś, jakiś bezsensowny sposób, że jakiś tam. Samolot będzie w stanie zrobić z powietrza zdjęcie obiektu wielkości pudełka do butów. I jakby na tym się kończy jego korespondencja. To jest ciekawe. Ale to były inne czasy, Mateusz, tak się wtedy robiło. To było wtedy nowoczesne, nowe i dynamiczne. Mm. No dobrze, to przejdźmy może do um, wydarzenia niezwykle istotnego dla historii świata oraz jak się okazuje um, dla polskich mediów, to bo, bo mówimy tutaj o, o 9-11. Dlaczego mówię o dla polskich mediów? No dlatego, że um, osoby, które przesłuchały nasze odcinki o Tomaszu Lisie wiedzą, że to 9-11 było czymś, co bardzo pomogło, jakkolwiek by to koszmarnie nie brzmiało, bardzo pomogło rozkręcić mm -hmm. TVN24, tak? no bo po prostu było o czym mówić przez 24 godziny na dobę i część ludzi po prostu została przy, przy tej całodobowej telewizji, no i jak się okazuje ta, ta tragedia z 11 września pomogła również Kolonce, dlatego, że nagle się okazało, że ten facet, który po prostu jeździ po jakichś tam wioskach y, y, amerykańskich i, i, i robi materiały o UFO, y, on jest tam na miejscu i on jest w stanie zrobić y, y, materiały dotyczące tego tamtego, i, i jest w stanie rozmawiać ze strażakami i wysłać do wszystko do Polski. Tak, mamy gościa w Nowym Jorku, więc wykorzystajmy to. No i to był y, moment wyjątkowy dla, y, dla kolonki. To był moment szczytu jego popularności, dlatego że on już wtedy y, nie robił. Tylko um, korespondencji dla Panorama, ale również dla, e, dla wiadomości czy, czy, czy dla Teleekspresu. E, jest bardzo, bardzo dynamiczny w tych materiałach. On po prostu, wiesz, biega po tych ulicach i, i, i zapewnia słuchaczy i widzów, że jest tak blisko, jak tylko da się podejść. Zaczepia jakichś strażaków, którzy w ogóle tam na tych materiałach, z, z, zwłaszcza z wiadomości, ci strażacy mówią, dają mu do zrozumienia, żeby, żeby dało im spokój, bo już pracują trzeci dzień bez, bez snu i, e, i próbują ratować ludzi, a tam kolonka za nimi biega. No ale powiedzmy, że to przyjął taką konwencję i, i faktycznie wtedy zaczął się kojarzyć ludziom z takim właśnie solidnym dziennikarstwem, że on tam jest na miejscu i teraz nam pokaże rzeczywiście, jak to tam jest na miejscu, nie? Jak na żywo. Tak, ale w tych materiałach jeszcze on jakąś taką niechęć tych służb, tych strażaków, no wiadomo, wydarzyła się tragedia i są po prostu zarobieni jak nikt w tamtym momencie, on, on, on tę ich niechęć obraca jeszcze na swoją korzyść, bo właśnie podchodzi do jednego z nich, pyta się tam, która godzina, tam powiedzmy, że mówi, no, że szesnasta, w no możliwe, nie? No to mhm. wyjątkowe wydarzenie. Godzinę. Tak, tak, tak. <laughs> tak, wieczna. I ten gość coś tak odpowiada, no, półgębkiem, pół bo jest zajęty i kolonko od razu komentuje, no, właśnie, niektórzy nawet nie chcą z nami rozmawiać, są tak wykończeni, jakby, wiesz, no, i tak z tego wszystkiego robi, robi show, tak? Pod zniszczonymi wieżami komentuje, że tu, w punkcie zero, w którym jestem, istnieje po prostu warzone, jakby jeszcze celowo wrzuca te wszystkie jakieś takie frazy angielskie, żeby, po pierwsze, Podkreślić po raz kolejny, że to jest to amerykańskie dziennikarstwo. On jest tym, tym gościem z Ameryki, ale po drugie, żeby podkręcić. Ja oczywiście. Nie zakładam absolutnie, że Mariusz Max kolonko się cieszył z tego, co się wydarzyło 11 września. To absolutnie nie. Ale w pewnym sensie znowu dla dziennikarza idealna sytuacja. No bo takiego wydarzenia po prostu ten współczesny świat nie znał i to było absolutnie. Zresztą to jest pewna cezura, tak. i można o tym i będzie się jeszcze o tym wielokrotnie mówiło. nie? Więc wydarzyło się coś naprawdę grubego i z jego po prostu taką predylekcją do podkręcania wszystkiego. Idealnie, po prostu masz to, nie. Chodzi jeszcze po Manhattanie i na przykład, nie wiem, zbiera popiół z maski samochodu, tak? I pokazuje i mówi, że 5 centymetrów popiołu, i tam są jeszcze obok jakieś znicze, więc on jeszcze do tego popiołu przyciąga znicze i mówi właśnie, że ludzie zapalają znicze na masce tego samochodu, na który jest pył z dwóch wież. No, no, no idealnie, absolutnie to obrócił na swoją korzyść. My mówimy właśnie o tym w kontekście rozrywkowym, jak źle by to nie brzmiało. W kontekście takiej tragedii, yy, ale on to obrócił na swoją korzyść, bo on wtedy tak naprawdę w, w świadomości takiej powszechnej stał się prawdziwym dziennikarzem, mm -hmm. że tak, że faktycznie, że wcześniej, tak jak mówiłeś, był tym gościem od tam domniemanych tajnych baz i, i jakichś tam powiedzmy mniejszych miejscowości albo po prostu gościem, który nagrywa się przez telefon do jakichś tam obrazków wiesz, z Waszyngtonu, ale tam, tak naprawdę go tam, go tam nie ma, a tutaj mamy gościa, który zapiernicza po Ground Zero i, i, i jest w tym, jest w tym absolutnie, e, ma relacje z pierwszej ręki, tak, więc tak naprawdę Mariusz Max Kolonko nigdy nie był aż tak ceniony, jak w tamtym mhm. momencie. Wtedy i w jakichś takich powiedzmy kilku późniejszych latach potem to skręciło oczywiście w bardziej celebrycką stronę, no a dzisiaj wiadomo. wiadomo. Mi się skojarzyło, um, skojarzyła ówczesna sytuacja Kolonki z, z tym, że, że to, on się stał korespondentem wojennym bez konieczności jechania na wojnę, e, no bo tak naprawdę te jego materiały wyglądały trochę jak takie kręcone właśnie, jakby on miał zaraz tutaj, jakby zaraz w Kolonkę miał jakiś tam trzeci samolot uderzyć w ogóle niemalże, nie? Jakby, że tutaj musi w ogóle biegać, i tutaj wszyscy są zmęczeni i, i, i popiół. E, I to było na tyle efektowne i efektywne, że kilka miesięcy później e, Mariusz Max Kolonko dostał Wiktora. Wiktora w kategorii najwyżej ceniony dziennikarz, komentator, publicysta. E, no, szeroka kategoria, muszę powiedzieć, nie? W sensie, że z jednej strony masz gościa, który, który, który biega po, po, po Grand Zero, a z drugiej masz publicystów. No ale dobra, powiedzmy, że. To, co robił Max Kolonko, to, to, to często była publicystyka, tak? Jakby nawet, jeśli, nawet jeśli, mhm. jeśli nie najlepsza. Tutaj trzeba powiedzieć, że gala Wiktorów ta, ta z 2002 roku, ona przeszła do historii z, z czterech powodów tak naprawdę, nie? I, i była, było takie przeklęte wydarzenie. Pierwszym powodem było to, że Wypierdolił się Kapuściński, który tam odbierał też jakąś nagrodę. taka, było takie, że wypierdoliła się Drzyzga i tam złamała obcas. A trzecia rzecz była taka, że Dyta Górniak założyła taki, taki różowy zestaw, yy, spódniczka i, i bluzka. Yy, I ta spódniczka jej się podwinęła i potem polityka zrobiła z tego okładkę. Yy, więc tak, no a właśnie czwartym wydarzeniem... Dziennikarstwo, nie? Dziennikarstwo. Dziennikarstwo. Tak. Mhm. tak, tak, tak. Yy, no więc właśnie, tak, się, tak, tak tak mówimy o tym UFO, nie UFO, no nie, a, a z drugiej strony wiesz, wszyscy wiemy jak było w tygodnikach publicystycznych, znaczy jak bywało wówczas w tygodnikach publicystycznych, nie? Yy, a, a, no, no i właśnie, czwartym wydarzeniem było to, że, tam, że, że Kolonko dostał tego Wiktora, to ani to nie jest dziwne, ani jakoś Specjalnie skandaliczne, szczerze powiedziawszy, ale to, że właśnie podbiegł szybko do, 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 do Kwaśniewskiej i tam wręczył jej kwiaty, które sam dostał. On tam, w którymś się tłumaczył to jakoś tak, że, że jak to tam, że facet dostaje kwiaty, więc postanowił oddać komuś, etc., etc. No. Dobra, Mariusz, spoko. Swoją drogą. <laughs> ciekawe, że to samo zrobił Kaszpirowski podczas wizyty w Polsce. Dostał od jakiegoś tam po prostu małego chłopca w sali kongresowej kwiaty i go zrugał tak. przy wszystkich powiedział, że mężczyźni się nie daje kwiatu. Słusz takie wzorce. To oczywiście. Służnie, słusznie. Tak, tak, tak. Ehm, no więc tak, więc, e, więc e, lata 2001-2004 powiedziałbym, że były szczytem popularności e, kolonki. E, gdy w 2004 roku obok. E, Zapytał Polaków o, 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 o to, jacy dziennikarze są najpopularniejsi, i to, to, to okazało się, że Kolonko był w czwórce lub w piątce najlepszych, w zależności od źródła. Tak? I teraz Kolonko znalazł się, uwaga, obok Durczoka. Lisa, Jaworowicz i Olejnik. Gratulujemy. W sensie, co, co za w ogóle, co za piekielne Piekielna jakaś tutaj w ogóle sytuacja się wydarzyła, no. Obejrzałbym taki sitcom, w którym, w którym Durczok, Lisa, Jaworowicz, Olejnik i Kolonka mieszkają w jednym mieszkaniu. Reality show. Reality show, no. No. Że, że nikt nie wpadł. Wtedy w ogóle Polsat, tam TV4, oni wypuszczali jedno reality show na miesiąc, nie? Tam po prostu łysi, blondynki, coś tam, dwa światy, gladiatorzy, więc szkoda, że... Ale to pewnie jakieś sprawy kontraktowe, bo to nie, nie polsatowscy e, dziennikarze, więc to by było coś. No, no i zaczęło się tak, tak naprawdę na, na całego celebryctwo kolonki. Ehm... I zaczął się jego związek z Weroniką Rosati, który to celebryctwo jakoś tam jeszcze yy, zasilił. Para nawet trafiła na okładkę Gali. No i oczywiście tu nie będziemy. W, nie, nie mamy w zwyczaju wchodzenia w jakieś tam yy, prywatne rzeczy, rozstania i tak dalej, ale ten wywiad dla Gali jest. Yy, jest czasami dość zabawny. Yy, dlatego, że kolonką jest kolonką. Yy, Rosati miała wtedy 21 lat, on miał 43. Yy, I ten wywiad jest. Z jednej strony właśnie taki bardzo... Kolonko w bardzo wielu momentach tego wywiadu ym, dominuje, ale zarazem to wszystko jest takie bardzo słodko pierdzące, no i, i jak to w zwyczaju miały te, tego rodzaju periodyki. I to jest na przykład historia, Mateusz, o, y, o tym, jak wy Mariusz Max Kolonko i Weronika Rosati spędzili Sylwestra w Los Angeles. I jak pomyślałem sobie, miał, jakbym tak miał sobie wyobrazić, jak spędzają takie osoby Sylwestra w Los Angeles, takie już znane, y, z, z jakimś tam hajsem i tak dalej. No, nie? no to nie wiem, no to, no to idą może do jakiegoś klubu, gdzie, gdzie akurat nie wiem, gra jakiś znany raper, coś tam. Nie, Weronika. Zaprosiła nas znajoma Maxa, śpiewał Jerzy Połomski, było cudownie. Wiesz co, no, Polonia się bawi. To jest, no. jak super Polonia zawsze bawi. ściągała artystów do Stanów Zjednoczonych, rodzimych artystów, więc, więc nie ma w tym nic dziwnego. To, to tam już jakby mniejsza ten ich romans, tym bardziej, że Rosati tam miała wtedy 21 lat i nie mówię tego w kontekście jakiejś tam, tam różnicy wieku szokującej, tylko w takim, że no, pewnie parę rzeczy się tam pozmieniało. Dla mnie ciekawszą rzeczą związaną z tym wywiadem jest to, to, że do pewnego momentu o poglądach jakichś takich obyczajowych, politycznych, społecznych Mariusza Maxa Kolonki wiemy naprawdę niewiele, no bo nie na tym się opierają te jego korespondencje ze Stanów Zjednoczonych. A w tym wspomnianym wywiadzie z Gali już pewne jakieś takie bardzo mocne akcenty dotyczące tego, jak on patrzy na życie się pojawiają, tak? Jest tam rozmowa, Rosati mówi o tym, że nie wyobraża sobie bycia z ukochaną osobą bez formalnego związku. No to jakby zostawmy, to prawdopodobnie się zmieniło, tak zakładamy. I Kolonko odpowiada, zgadzam się, to jest ostatnio w Ameryce bardzo modne myślenie. Jeszcze 30 lat temu było tutaj tylko pół miliona ludzi w związkach nieformalnych. Teraz prawie 6. Na 10 dziewczyn 7 to luzaki, do 30 tylko co druga wyjdzie za mąż. Reszta będzie gonić kariery zamiast faceta. Myślę, że te nowoczesne kobiety pożyją samotnie i wymrą jak dinozaury. Zresztą tam pomijając to, że z tego co wiemy Mariusz Max Kolonko nie wziął nigdy e, ślubu, ale wiesz, w 2005 Ej, przywróćmy to wszystko do stanu sprzed rewolucji seksualnej lat 60 i 70. Nie jakby tego typu klimaty. No i też się pojawiają jakieś takie właśnie ranty typu mówi Max, więc wchodzimy w stulecie, w którym dobre obyczaje przestają funkcjonować. Tu nie ma czasu dla Scarlett O'Hary. Dżentelmeni już nie całują kobiet po rękach. Kobiety zaś zaakceptowały postulowane przez feministki pozycje niezależnej robiącej karierę istoty. To jest cool. Ja zaś myślę, że Baby Boomers, Woodstock i cała rewolucja obyczajowa lat 60 jest anomalią, która zachybotała człowieka i rodzinami. Ale to się zaczyna zmieniać. Ameryka głosowała na Busha, bo uznała za najważniejsze wartości moralne, za którymi się opowiadał. Rok 2005 to tak, a propos tego, co się wydarzyło. Z kolonką, i a propos tego, że wiele osób no, było zaskoczonych, że naprawdę taki punkt widzenia, naprawdę tyle fobii rozmaitych, naprawdę tego typu światopogląd, no to się zaczęło dużo wcześniej. Zakładamy, że nie w momencie udzielania wywiadu dla Gali, tylko jeszcze, jeszcze wcześniej. I to jest jeden z tych takich właśnie wczesnych sygnałów tego, jak kolonko na życie patrzy. Przy czym trzeba powiedzieć, że tego typu poglądy były wtedy absolutnie mainstreamowe, jeśli chodzi o polskie media. No przypominam fragmenty książek Tomasza Lisa, które czytaliśmy na potrzeby tego podcastu, nie? Więc to też jakby, to, to wtedy jakby w ogóle się nie, nie wybijało, nie? Że ktoś tam, że, że, że publicznie się mówi o tym, że całowanie w rękę, kiedyś to było, w ogóle ten, nie? E, oczywiście mm, to nie było tak, że, że wszyscy narzekali na rewolucję seksualną, tak? No bo to jest też jakiś taki polski absurd, że ogromna część polskiej prawicy w ogóle cały czas ma ból dupy o to, że 60 lat temu coś się wydarzyło, tak? I, i ora o Matko Boska, nie? E, ale... Nie no, 60, no, 50 parę. E, ale, ale, ale też może powiedzieć, że nie wiem, że to jakoś mnie nie dziwi, że takie wypowiedzi jakby znalazły się w tym wywiadzie akurat wtedy, nie? Wiesz, Nie, to no dzisiaj tak naprawdę byłoby... Wiadomo, że masa rzeczy nie, nie dziwi, jeżeli chodzi o rok 2005, natomiast Lis w tych swoich listach z Ameryki nie tylko napisał sporo kontrowersyjnych rzeczy, również na temat feminizmu, ale tam tak naprawdę nigdy nie mówi aż tak otwartym tekstem, tak jak Kolonko tutaj, że to wszystko po prostu, co się wydarzyło przez tam ostatnie, no wtedy tam, no 40 powiedzmy lat, że to jest wszystko do kosza i musimy jakby przywrócić Stan w ogóle makartyzm włączmy z powrotem i, i ten amerykański model z lat 50. też taki model właśnie utrzymywania rodziny solo i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo, może nie, nie jakoś wybijająca się opinia z, z perspektywy 2005 roku, ale ona jest bardzo wyrazista, ona jest bardzo jednoznaczna, ja bym nawet powiedział, że, że radykalna. Więc to, że się potem z Maxa zrobił jakiś taki po prostu szurski radykał, prezydent Stanów Zjednoczonych, e, znaczy po, Polski oczywiście, e, to to, to, to nie może dziwić, właśnie w kontekście takich wypowiedzi. No, ale już mniejsza w takim razie o Gale, ale zostajemy w 2005 roku i, i co? Będziemy przechodzić sobie do tak naprawdę ostatniej, jakby odsłony, ostatniego rozdziału tego naszego pierwszego odcinka, bo wydarzyło się w 2005 roku coś nieco bardziej istotnego niż wywiad udzielony Gali, mianowicie w 2005 roku. Kolonko z telewizji polskiej wyleciał, to znaczy wyleciał, nie kontraktu, oczywiście to. Można ująć to w nieco bardziej delikatny sposób. Może. Cytat z dużego formatu, wspominaliśmy już o tym artykule wielokrotnie. Według nieoficjalnych informacji powody rozstania były trzy. Po pierwsze, nie przepadała za nim Dorota Warakomska, ówczesna szefowa wiadomości. Po drugie, pieniądze. Chciał za dużo, TVP nie było na niego stać. Po trzecie, telewizja publiczna szukała rasowego korespondenta politycznego, a specjalnością Maxa były obrazki z życia. Nawet amerykańscy koledzy mówili, że jest fajny, ale na oficjalnego korespondenta się po prostu nie nadaje, przyznaje Zieliński. No i to jest ciekawe, nie? jakby w końcu ktoś stwierdził, Stwierdził, że wiesz, to tak trochę wygląda, jakby ten kolonko był niewygodny z punktu widzenia. TVP już od dłuższego czasu, i ja nie mówię o tym w takim kontekście, że no, chyba, był, chyba za dużo wiedział, chyba za, mówił prawdę i był niewygodny. Nie, nie o to chodzi po prostu, jakby weszli w jakiś taki deal, który się potem ciągnął, utrzymywali tę placówkę jego korespondencką i dostawali w zamian jakiś tam entertainment, a jednocześnie musieli przecież jeszcze zainstalować jakby poważnego, tak to nazwijmy, korespondenta ze Stanów Zjednoczonych. I w 2005 roku po prostu się skończyło. E, na pewno jakieś te jego, pewnie chłodne relacje, z warakomską miały po prostu tutaj znaczenie, że w pewnym momencie ona stwierdziła, dobra, nie, jakby that's it, ale w 2005 roku ta kariera w telewizji publicznej Kolonki się skończyła, no i nie jest kontynuowana do dziś, jak wiem. Tak, przy czym to nie było tak, że, że nie wiem, że całe środowisko medialne tam jakoś opuściło go, bo rękę do niego wyciągnęła Hanna Spok Smoktunowicz, dzisiaj Liz, która zaproponowała mu zrealizowanie materiału na na temat huraganu Katrina, który tam w 2005 nawiedził Nowy Orlean. I tutaj jest cytat z. Artykuł z presu, który się nazywa Szalony Max. Cytat z, z Handelis. Znamy się, naprawdę go ceniłam. Mówię mu leć, płynie, wypożyczaj auta. Bylebyś tam dotarł jak najszybciej. Za wszystko płacimy. To będzie świetny pretekst, żebyś wrócił w glorii chwały. On mi na to, że dopiero wstał i najpierw chce umowę, najlepiej kurierem, ostatecznie faksem i zastanowi się, ile pieniędzy chce za relację. Wysłałem mu umowę, w odpowiedzi otrzymałam zgodę i cenę 10 tysięcy dolarów za 3-minutowy materiał. No i tam dalej, jak słusznie zauważa artykuł z presu, no, taniej w zasadzie byłoby wysłać kogoś z tego nowego Orleanu, zapłacić za, za, za bilet i, i zrób jakiś tam materiał i już nie. No i tutaj poentuje Hanna Lid, że lasowy reporter dla takiego tematu rzuca wszystko to ze w krwi, tego u Mariusza wtedy zabrakło. No i teraz jeśli mówimy o, o stawkach kolonki, to faktycznie te stawki w okolicach dziesięciu koła tam były w grze, dlatego, że w programie Wojewódzkiego Kolonka Podał kwotę, którą utrzymywał jako korespondent z Nowego Jorku TVP, i to było 8,5 tysiąca dolarów miesięcznie. No, jakby sporo, tak? Zwłaszcza sporo, jak na, na specjalistę od bichałków, nie? No, bo tak naprawdę na tym, na tym rozpoczynał karierę i na właśnie takich telefonicznych korespondencjach. No, to nie jest co takie. Znaczy, da się zaoszczędzić tutaj bardzo łatwo, tak? Jakby zakładam, że jak tego kolonkę wrzucili w Excela w 2005 i policzyli, co mi się bardziej opłaca, to, to, to wybór był raczej prosty, że, 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 że raczej może tego gościa, z tym gościem urwijmy kontakt. Tak, przy czym... Zakładamy, że to nie była dieta kolonki, tylko że to była kasa na, 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 na produkcję całą, tak? E, jako e, zakładamy znów Media 2000. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu, w 2005 roku tak się nazywała ta firma i że to po prostu, wiesz, nie było w żaden sposób. Media 3000. My będziemy robić jeszcze taką nowszą, współcześniejszą telewizję. Bo do 3000 tego roku ja zarobię miliard. W, i tedy... <laughs> w roku 3000 będę kandydował oficjalnie już na prezydenta Rzeczpospolitej tej polskiej, więc czemu nie, więc tak, no jakby to było zdecydowanie za dużo i też ten wątek związany z huraganem Katrina i, i z Hanną Smoktunowicz e, też dobrze pokazuje, że tutaj mamy już takie ciążenie w stronę celebryctwa i że trochę to ego naprawdę już jest wybujałe, no bo Rzeczywiście, nie? już pomijając te wszystkie opowieści Lisa z jego książek, że to korespondent musi po prostu, wiesz, korespondent śpi 15 minut na dobę, bo, bo nie dowierzy materiału. No ale tutaj, jeżeli dostajesz faktycznie tego typu propozycję zrobienia no, atrakcyjnego materiału, który dokumentuje doniosłe, tragiczne wydarzenia znów, a takowe miało miejsce wówczas w Nowym Orlanie, no to jak po prostu rzucasz zaporową cenę i jakby, wiesz, nie zrobisz tego za naprawdę duży, duży hajs, jeżeli tego nie zrobisz za jakąś taką normalną stawkę, no to to pokazuje, że jakaś taka iskra dziennikarska, reporterska, już pomijając naprawdę te, te teorie Lisa, no że to w, gdzieś w tobie wygasło, nie? Że ty już po prostu, ty się cenisz i tak w ogóle to mi się za mniej niż tam 10 tysięcy dolarów dupy nie chce ruszać. Jest tutaj coś takiego, e, co pokazuje, że, że tutaj no, nabrzmiało to ego u kolonki bardzo Mocno. Tak, ale też trzeba powiedzieć, że Kolonko miał wtedy lepsze rzeczy do roboty. Na przykład zdabingował jedną z postaci w filmie animowanym, który się nazywał Roboty. I tam zagrał robota, który się nazywa Max Kolanko. I to może się wydawać zabawne, ale z drugiej strony to pokazuje, jak bardzo jego w ogóle nazwisko i, i, i imię skleiły się w ogóle z, 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 z tym, że. Że, że dziennikarz to jest kolonko, nie? W sensie, że jeśli już musimy, jeśli jakiś robot jest dziennikarzem w filmie animowanym, to dobrze będzie go po prostu skleić z kolonką i głosem, i nawet tym, tym imieniem, które zmieniamy z, z oryginału, tak? Żeby, żeby to bardziej pasowało do, do, do polskich warunków. No i tak, i to jest, proszę Państwa, to był ostatni rozdział naszej, prawda, wielogodzinnej opowieści o Mariuszu Maksie Kolonce. Wrócimy do niej za kilka tygodni, do, w części drugiej. I ta druga część będzie. Prawdopodobnie będzie dość dziwna. I, i rzeczywiście, bo, bo, bo rzeczy, które wydarzyły się w życiu kolonki, po tym, jak TVP nie przedłużyło z nim kontraktu, są nieprawdopodobnym momentami, ale to jest i to nie mówię tylko nawet o jego tej działalności internetowej obecnej, bo tam jest tak bardzo wiele drobnych wydarzeń, nie wiem, sprzeczek na Twitterze i tak dalej, że naprawdę będzie, będzie o czym opowiadać, więc już dzisiaj zapraszamy na drugi odcinek i dziękujemy bardzo, że za przesłuchanie tegoż odcinka. Dziękujemy nie tylko za przesłuchanie odcinka, ale też za wsparcie wielorakie, prawda, i wszystko, i suby, i lajeczki, i przede wszystkim podziękowania dla naszych patronów na patronite.pl łamane na podcastex, można się do tego grona szacownego dopisać, a tym do tych czasowym bardzo bardzo dziękujemy. Ja jeszcze dziękuję uprzejmie Maćkowi Sasńskiemu, który pomógł nam w jednej rzeczy, jeśli chodzi o ten, o ten research i, i, i tam wrzucił swoje trzy grosze do niego. Dzięki, dzięki Maciek. Eee, I jakby ktoś chciał obrażasz moją książkę, to można ją dostać na highalt.pl takiej stronie można ją kupić w internecie i to jest wszystko ode mnie dzisiaj. Mówię jak jest, ta strona rzeczywiście istnieje i można kupić tam książkę. Dziękuję również Maćkowi, dziękuję. Państwu Fu, to był odcinek taki, a nie inny Żegna się Mateusz Witkowski Kraków, Małopolska <grystanie> Hej <grystanie> Bartek Przybyszewski <grystanie> Dlatego nie pracujemy w telewizji, kochani Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski I Mateusz Witkowski Czytał Tadeusz Drozda